Okej, wygląda na to, że chyba jesteśmy. Chwileczkę właśnie patrzę na laptopie, czy wszystko działa. Wiecie, coś ciekawego. Może być ciekawostka, jak to było z naszym pierwszym nagraniem. O, mów, mów, może być ciekawie. No, chciałyśmy zrobić nagranie, na którym chciałyśmy sprawdzić wszystko, co może pójść nie tak. No i wiesz, próby, nie próby i tak dalej. Umówiłyśmy się, że pierwszy live jest tylko między mną a Magdą, żeby wiesz, zmniejszyć ilość tak zwanej I siary. nie ustawiłyście prywatnego. Nie. Przeoczyłyśmy taki nacisk jak go live. Tak. Tam była w ogóle taka informacja, że no tam idziecie na żywo za, tak jakby, że to się zaczyna za ileś tam i liczyły się sekundy, my w ogóle tak już podekscytowane, już czas, dobra, to jedziemy. No i mało tego. Jedziemy, rozmawiamy sobie, rozmawiamy, minęło pół godziny, Pół czy godziny, tak siedzimy dalej podkreślam. i przychodzi mój mąż mówiąc, Magda, ale tu chyba coś nie działa. A I ja w tym mówię, momencie wchodzi mój mąż i mówi, gdzie wy w ogóle jesteście? Ja mówię, Boże, po pół godziny. No i tak, o, ale wystartowałyśmy i nadal wytrwali, wytrzymali z nami, także. Tak, jesteśmy wdzięczni za to bardzo. Dobra, Ale może nie słyszę, warto było. że u mnie coś buczy. Janku, a teraz lepiej? Zobacz, bo już mamy osoby, jest w tej chwili 17 osób i zostałem Cześć. oskarżony, że mój komputer buczy. Janek pisze zresztą o tym, więc zmieniłem ustawienia. Powiedzcie, czy jest lepiej. Tak na początek, parę minut właśnie takiego pre-show, właśnie żebyście mieli czas dołączyć. I myślę, że za jakieś taką 2-3 minuty zaczniemy przedstawienia i będziemy się po prostu już zaczynać. Okej. Bartek mówił, jest okej. Super. No, wiecie, co to mi przypomina, jak ja właśnie słuchałem jakiś podcast o tym, jak pierwszy raz właśnie jak się te rzeczy robi, że jak się robi to z komórki. I właśnie babko podobała podobną historię, że ona na przykład prezentuje mieszkania, bo ona sprzedaje mieszkania właśnie na live'ach. I jej mąż chciał spróbować po raz pierwszy i właśnie no zrobił to, tylko że on zapomniał ustawić, bo domyślnie ustawili sobie prywatne na potrzeby prób. Jak odpalił, to po prostu zapomniał przełączyć na public. Wiesz, nagrał całego tego live'a i mówił, nikogo nie było i dopiero później wyszło, że prywatne. Tak, to też Okej, jest Waldek fajne. też jest. Jak zaczyna się odzywać. Dobra, to będę najwyżej się mutował w międzyczasie. Okej, wydaje mi się, że powoli możemy już zaczynać. Witamy wszystkich, którzy do nas dołączyli. I jestem dzisiaj tutaj z Alicją i teraz będzie trudna część. Samicka Kin. Nie, Semanicka Kin. Semnicka Kin. Semanicka. Semanicka Kin. Okej, w końcu Tak, się udało. I Magdalena Maczkowska. Obie są optometrystkami, tak się prawie mówi. I tak mają kanał Optogatka, gdzie jak mieliście okazję posłuchać, właśnie też mają swoje przygody. Jako ciekawostkę wam powiem, bo się dowiedziałem. Nasza poprzednia rozmówczyni, tutaj Marta Firlej, gdzie rozmawialiśmy o konferencjach, z wykształcenia jest optometrystką. Że świat jest mały, świat jest bardzo mały. albo optometrystów. Tak. Okej. A więc, tak, przedstawcie się, przywitajcie się z widzami. To zacznę ja, pierwsza. Zaczynaj. Zaczynam. Tak, z wykształcenia jestem optometrystą, ale nie tylko, bo też protetykiem słuchu, chociaż tego drugiego fachu aż tak często nie używam. I tutaj należy dodać, że zawodowo też mamą na tym. W tym momencie pełnoetatową, a nawet i więcej. Optogatka to jest pomysł, który ma łączyć różne branże i różnych specjalistów z pacjentami i wymieniać doświadczenia. No i fantastyczna rzecz się stała, że zauważył nas Maciej i zaprosił nas na spotkanie z branżą IT. Więc pomysł przekracza nasze wyobrażenie i chciałybyśmy Was zarazić tą ideą dzielenia się wiedzą na temat wzroku, zaprosić na nasze dalsze spotkania, no i też może podpowiecie, co jeszcze byście się chcieli od nas dowiedzieć. Okej, okay, to teraz ja mogę. Jeszcze tylko dokończę na temat tej optogatki, że generalnie to właśnie ma tak być, że to jest troszeczkę inna forma niż do tej pory, bo wcześniej było tak, że można było faktycznie dosyć dużo na temat wzroku się dowiedzieć,
czytanych tekstów, a teraz chciałybyśmy to zrobić w takiej trochę przyjemniejszej formie, tak jak Ala Kasia mówi, żeby można było nas ciekawie posłuchać, albo nawet zmywając naczynia, nie trzeba patrzeć, wystarczy słuchać, więc jest fajnie. Cześć, witam się ze wszystkimi, dzień dobry, dobry wieczór, nazywam się Magdalena Kaczkowska, też jestem optometrystą, więcej wykształcenia nie mam, poza optykiem okularową, który był na pierwszym stopniu. Na razie jestem żoną, to mi w zupełności wystarczy i muszę powiedzieć, że ten zawód optometrysty to jest coś, co mnie bardzo, bardzo kręci i dobrze trafiłam, bo dobrze się tu spełniam. Magda, nie jestem pewien, Alicja, też to słyszysz, to jakby od Magdy jakiś szum był z tyłu, nie wiem, czy to jest coś, co z tym można zrobić, coś. Ale nie, że szum? Tak, że nawet momentami nie było ciebie słyszeć. O! Może spróbujesz słuchawki? Czy co, mogę spróbować, ale w sumie, a spróbujmy tak, jak będę troszkę bliżej ekranu, czy to cokolwiek pomaga, czy nic? Dalej słychać. Bo ja w sumie słyszę tak jakby oddech też, ale mam wrażenie, że od Macieja. Czy to jestem ja? Nie, to mi się pojawiają zakłócenia tylko w momencie, kiedy ty mówiłaś. Tak jakby po prostu mikrofon nie dawał rady. Dobrze, to ja się spróbuję zorganizować tutaj. Sekundę poproszę. Ja jestem mistrzem od wypraszania ludzi ze spotkania, na to wychodzi. Spokojnie, spokojnie. Po wpadek małych i dużych, to na ostatnim spotkaniu poprosiłam jednego z gości, żeby wyszedł z pokoju i zalogował się jeszcze raz. No i straciliśmy gościa na 10 minut, bo fizycznie wyszedł z pokoju. Naprawdę nie chciałam, ale wrócił i dokończył naszą część rozmowy, także fantastycznie. Zadziałało, zadziałało. Zadziałało, zadziałało, tak. Chociaż dość rygorystycznie. Okej, dobra, więc tak, tutaj zobaczymy, co z tym da się zrobić szumem. Ja na razie spróbuję zmutować, zobaczymy, czy to pomoże. No właśnie, zmutowałem tutaj właśnie, a nie, jednak nie, dalej coś jest. Znaczy ja żadnego szumu nie słyszę, tylko po prostu słabą jakość wypowiedzi Magdy. Magda, odmiutuj się, bo ja ciebie zmutowałem, a nie mogę cię odmiutować. Teraz się udało. Ja cały czas słyszę szum, mimo że ode mnie nie było żadnych dźwięków, to cały czas słyszę go. No, zobaczymy, co się dzieje. Może to coś faktycznie u mnie, ale przyznam się szczerze, nie mam pojęcia. Ale teraz jakość dźwięku jest u Magdy dużo lepsza. Tak, przyznam się szczerze, nie mam do końca pojęcia, co to może być. Zaraz możecie zobaczyć nie do końca normalny ekran, bo zmieniam po prostu trochę ustawienia, więc nie bójcie się, ludki. Próbuję znaleźć, co to może być i niestety, przyznam się szczerze, nie widzę nic tutaj, co by mogło być. Teraz ustawię. Magda, to może w międzyczasie powiedz o badaniach w czasie pandemii. Czy ty w ogóle widujesz się z pacjentami? No pewnie. Dobry pomysł. To jest w ogóle, tak, też mi się wydaje, że to jest dobry pomysł i dobre pytanie. Dla nas w czasie pandemii, przynajmniej w mojej pracy na razie, nie zmieniło się wiele. Był taki okres, że badania zupełnie się nie odbywały i na przykład początkowo badania na strefy kontaktowe były, przynajmniej w mojej sieci, gdzie pracuję, zupełnie jakby zakazane, nie zalecane, bo to jest jednak większa ingerencja i większy kontakt pacjenta ze specjalistą. Ale takie badania wzroku pod okulary spokojnie się odbywały. Aktualnie teraz, rząd to się już niedługo zmieni, mieliśmy pozwolenie, spokojnie można było wszystko robić, ale teraz jak widzę i monitoruję to, ile zachorowań się pojawia, myślę, że może to długo nie potrwa. A powiedz mi, jakie mieliście zalecenia pod kątem jakby samego przyjmowania w gabinecie? To znaczy to też zależy z tego, co czytałam, z tego, co słuchałam i z tego, co wiem, to zależy trochę od gabinetu, bo niektórzy robią tak, że normalnie w pół godziny przyjmują pacjenta. Inne zalecenia były takie w momencie, kiedy był ten szczyt zachorowań, żeby robić przerwy między pacjentami, żeby wietrzyć, żeby dezynfekować. Dezynfekcja u nas jest jakby standardem, to jest normalne, to wszystkie rzeczy, których pacjent dotyka, łącznie z placą, należy zdezynfekować. Przy czym teraz na razie jest to w miarę normalnie i nawet nie ma problemu z tym, żeby do pół godziny pacjenta przyjąć. To myślę, bardzo niedługo się skończy. Okej. A powiedzmy proszę, pracujecie w maseczkach, przy ubicach, czy wszystkim naraz?
Ja pracuję w samej maseczce, bo mnie przyłbica mocno denerwuje, przy czym nie ma takiego wymogu, że muszę mieć wszystko, maseczkę na pewno. Przyłbica może by była wygodniejsza w niektórych przypadkach, ale ja jakoś jej jeszcze nie zaprzyjaźniłam się za bardzo, więc mam samą maseczkę i jest ok. Chociaż jak wiadomo, że ja lubię dużo mówić, to już wszyscy, którzy nie znają, wiedzą, którzy nie znają, też już wiedzą. Jak tak się zapowietrzę trochę, bo chcę dużo powiedzieć naraz, wytłumaczyć wadę wzroku, czy w ogóle cały przypadek omówić z pacjentem, to trochę się zapowietrzam i potem muszę zrobić takie... Dobra, wytłumaczyłam. Okej, ale wiesz co, do pracy w przyłbicy to niekoniecznie jest to lepsze w naszym fachu, dlatego że bardzo trudno jest wykonać badania wzroku, bo na przykład nie przyłożysz sprzętu do swojego oka. Czyli na przykład badanie przy wadze szczelinowej, czy badanie przy użyciu skiaskopu, oftalmoskopu jest po prostu bardzo mało wykonalne. No i też na pewno to też wpływa na samą jakość twojego widzenia, bo te przyłbice jednak to jest kawał plastiku, a nie dobrej jakości soczewka. Nie ma antyrefleksu. No właśnie, i ten temat na pewno poruszymy. Na pewno poruszymy. W lampie szczelinowej teraz mamy zamontowane jeszcze specjalne osłony, tak żeby nie, jakby wtedy przyłbica nie jest potrzebna i sama maseczka spokojnie wystarczy. Okej, dobra, przyznam się szczerze, nie wiem, co możemy z tym dźwiękiem zrobić, bo... Jeszcze mam jeden pomysł. Alicja, zobacz, czy może u ciebie nie ma... nie wiem, czy na przykład nie idzie coś z głośnika, czy... Bo mi się wydaje, że to się dzieje, gdy Magda mówi i patrzyłem, czy na przykład u mnie nie jest włączone coś z głośnika, więc może spróbujmy, zmiutujmy Magdę, Alicję i Magda, powiedz trochę, zobaczymy, co się stanie. Magda, dobra. Powiedz teraz coś. Teraz mogę mówić cokolwiek chcesz, mam wrażenie, że to ustało, czyli to chyba jest kwestia niestety słuchawek Ali, co? Tak, tak mi się wydaje, że to jest kwestia słuchawek u Ali, że teraz jak to zmutowaliśmy, to... Wina, zrzucaliśmy winę nie na tą osobę, co trzeba, czyli po prostu Ala jest dobra z rzucaniem winy na innych, tyle się dowiedzieliśmy. Wybaczam. Okej, Ala, ja ci nie mogę odmutować, musisz się sama, że może dajmy ci chwilę, zobacz, czy możesz coś tam zrobić w ustawieniach. A my, myślę, że chyba już trzeba powoli zaczynać. Przepraszamy za takie opóźnienia, ale wiecie, jak to jest technologia XX wieku. Gdy robiliśmy próby, wszystko działało ok i nam wszystko się pięknie zgadzało. Teraz nam się już nic nie zgadza. No to jest chyba niestety standard. Ostatnio jak robiliśmy właśnie optogatkę z gośćmi, mieliśmy dwóch gości i generalnie wywalało nam raz jednego, raz drugiego gościa. Albo były jakieś właśnie takie szumy jak teraz. Byłyśmy święcie przekonane, że będzie wszystko ok, bo na próbie działało przepięknie. No ale to już kwestia chyba właśnie tej magii. Magia live'ów. Mhm. Tak naprawdę jakbyśmy chcieli, żeby wszystko super działało, to najprawdopodobniej byśmy musieli zapłacić specjaliście, żeby tym zarządzał, a nikogo nas nie stać. No może tak, może załóżmy, że nikogo z nas jeszcze nie stać, bo może za jakiś czas się damy na to namówić. Okej, dobra, ale wydaje mi się, że trzeba już zaczynać, żebyśmy ludzi też nie trzymali, więc Alicja do nas pewno za chwilę dołączy. Co powiesz, że zaczniemy już poruszać pytania? Myślę, że... Możemy zacząć, tylko widzę, że Ala już się mocno spieszy, więc dałabym jej szansę. Jasne. To po pierwsze, my mamy przygotowane parę pytań i między innymi też chcielibyśmy pytania od was, więc jeśli są jakieś kwestie, co was nurcą, to wiadomo, chętnie tutaj o tym usłyszymy i chętnie te pytania o dziewczyny odpowiedzą. Buczę czy nie buczę? Nie. Ja coś słyszę, ale wydaje mi się, że jest lepiej. Magda, powiedz trochę, bo to problem, jak ty mówiłaś. Mam wrażenie, że teraz jest dużo lepiej. Dobra, to jeszcze pytanie do ludków na widowni, czy jest lepiej, ale już zaczynamy. Więc posłuchaliśmy trochę, jak wygląda wasza praca w pandemii, co jest dzisiaj smutny dzień, bo nie wiem, czy słyszałyście, cała Polska jest objęta żółtą strefą teraz, że to no nie za fajnie. Mam nadzieję, że to nie za dużo wpłynie na waszych pacjentów, wasze kontakty z pacjentami, ale to już zacznijmy od pierwszego pytania, gdzie przyznam się szczerze, nie jestem pewien, czy sam rozumiem tę różnicę. Jaka jest różnica między okulistą a optometrystą? To jest pytanie, na które ja bym chciała odpowiedzieć. Zapraszamy. Powiedzcie, czy jest ok, że mam przełączyć te słuchawki, bo nie chcę ludzi katować szumami. Jest lepiej, Ala, naprawdę. Wydaje mi się, że jest lepiej. To słuchajcie, to jest pytanie, które bardzo często słyszymy w gabinecie i powinno nam iść odpowiedź tak, ale im częściej do niego wracamy, tym więcej wątpliwości się pojawia, ale fakty są takie. My nie jesteśmy lekarzami.
Optometryści to nie są lekarze, ale no, kończymy uczelnie wyższe. I tutaj troszeczkę jest inaczej na różnych uczelniach, bo można optometrystą stać się po licencjacie bądź po studiach magisterskich. Tam, gdzie my kończyłyśmy studia, czyli na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, kończyłyśmy pierwszy stopień w postaci optyki okularowej. Następne były studia magisterskie z optometrii, a na dzień dzisiejszy licencjat już jest z elementami optometrii. Ja tak tą wiedzą zarzucam, bo ja też trochę uczę na uczelni, także tak przemycam te informacje dla osób, które chcą studiować. Jeśli dobrze rozumiem, także on sobie to w głowie pokładał, to jest trochę jak technikami od rentgenów i tak dalej, że z tego co rozumiem, oni też nie są lekarzami, tylko właśnie oni mają tą specjalizację w robieniu tych badań, ale już niekoniecznie w analizie. To bardziej bym, niekoniecznie, bo technik jest technikiem po technikum i w zasadzie jest kształcony do tego, żeby obsługiwać sprzęt, a faktycznie potrzebuje innej osoby do analizy wyników. Natomiast optometryści są osobnym zawodem, my przeprowadzamy badania, przypisujemy zalecenia. To, czego nam naprawdę nie wolno prawnie, to stawiać diagnozy. Czyli w momencie, kiedy widzimy problem, kiedy coś na dnie oka nam się nie podoba, powinniśmy daną jednostkę chorobową odesłać do specjalisty, czy do okulisty, czy do neurologa, czy jeszcze do innego lekarza, ale wady wzroku nie uznaje się za chorobę. Aha. Dlatego cała diagnostyka obejmująca wady wzroku jak najbardziej do nas należy. Okej. Tak jak Ela powiedziała, mówimy tu o diagnozie, której my nie możemy postawić, nie możemy powiedzieć, że jest jakaś choroba, którą widać na dnie oka, nie możemy na 100% tego stwierdzić, bo nie mamy takiego wykształcenia, ale możemy odesłać i na naszą prośbę okuliści wtedy się takim pacjentem zajmują. Okej, to teraz jeszcze, żebym zrozumiał. Kiedy mam iść do okulisty, a kiedy do optometrysty? Metrysty. Tutaj wiesz co, w zasadzie każdy z nas do okulisty powinien iść w życiu, powinien chodzić co 2 lata, żeby po prostu prowadzić prawidłową kontrolę stanu układu wzrokowego pod kątem chorób oczu. Jeżeli chodzi o zaburzenia widzenia, na zasadzie widzę niewyraźnie, ale dno oka mam przebadane, że jest zdrowe, ciśnienie wokół jest prawidłowe, udaję się do optometrysty na dobór korekcji. My nie tylko zajmujemy się doborem korekcji, my badamy również dzieci, mamy duży sektor pod kątem geriatrii, dobieramy pomocy słabowidzącym, prowadzimy terapie wzrokowe, także tak naprawdę my działamy zespołowo i niejednokrotnie pacjenci pytają mnie, czy najpierw okulista, czy optometrysta. No i tutaj zależy. No, do nas dostępność jest dużo łatwiejsza, bo po prostu znajdziesz optometrystę praktycznie już teraz w każdym salonie, umawiasz na wizytę, przychodzisz, no i przy zakupie okularów niestety najczęściej badanie po prostu jest darmowe. Natomiast jeżeli już byłeś u okulisty i dowiedziałeś się, że generalnie wadę wzroku masz, dno oka zostało zbadane i załóżmy nie ma żadnej choroby, chciałbyś mieć dobrane okulary jak najlepiej, wtedy zapraszamy do nas, bo dobór okularów, czy dobór korekcji okularów soczewek kontaktowych, które prowadzimy, naprawdę jest rozbudowany, nie opiera się tylko na aparaturze, na badaniu z komputera, pytaniu lepiej, gorzej, tylko bada również aspekty widzenia obuocznego, akomodację, no i tam te dalsze rzeczy, które myślę, że powiemy w ciągu dalszym. Okej, dobra. Magda, coś masz jeszcze do dodania w tym temacie? No właśnie tak się zastanawiałam. Ja jedyne co, bo myślę, że Ala bardzo ładnie wyczerpała to wszystko, jedyne co właśnie mogę podkreślić, to to, że jeżeli ktoś ma ochotę na soczewki kontaktowe, to faktycznie optometrysta jest tu lepszym specjalistą. Często słyszę na przykład takie opinie, to znaczy nawet nie opinie, tylko takie wypowiedzi moich pacjentów, że no mam te soczewki, bo okulista po prostu powiedział, że mam je sobie założyć. To nawet nie chodzi o to, że okuliści mają złą wolę i oni nie chcą dobierać soczewek. Oni po prostu często nie mają na to czasu. Więc jak ktoś chce mieć naprawdę dobrze dobrane soczewki kontaktowe i nie ma ochoty próbować jakby na własną rękę kupować różnych soczewek i próbować, czy mu pasują, czy nie. To zupełnie nie jest wskazane, bo tak jak luźną soczewkę za luźną często poczujemy, tak zbyt ciasnej rzadko to się uda. Po prostu wydaje nam się, że jest wszystko okej, a tam się okazuje, że po prostu na powierzchni oka dzieją się różne niefajne rzeczy.
to faktycznie warto przyjść do optometrysty i za każdym razem, kiedy coś się dzieje nie tak, to tu optometrysta też jest dobrą osobą, żeby sprawdzić, czy te soczewki po prostu leżą jak trzeba, czy one się zachowują jak trzeba, czy mają dobrą ruchomość i takie różne inne parametry. Tutaj trzeba by chyba wyłączyć okulistów kontaktologów, którzy się typowo tym zajmują, bo to wiemy, tak, że to jest inna branża. Maciej, gdyby chcieć to jakby zobrazować, jak my funkcjonujemy, wydaje mi się, że najfajniej porównać nas do fizjoterapeutów. Bo również diagnozują, oni również prowadzą terapię pacjenta, ale nie przeprowadzą operacji i nie wprowadzą leczenia. Mogą powiedzieć, że przydałby się na przykład zrobienie rentgena, ale zlecenie rentgena musi wykonać tak naprawdę lekarz, ortopeda. Także nasze zawody powinny współpracować ze sobą i się zazębiać w działaniach i w wielu krajach fantastycznie to funkcjonuje. Optometria w ogóle, tą, której my się uczyłyśmy, wywodzi się głównie ze Stanów i jest to tam bardzo ugruntowany kierunek. W Anglii natomiast optometryści to są w dużej mierze jak interniści. To do nich przychodzisz po raz pierwszy pokazać się ze swoim układem wzrokowym, to optometrysta może właśnie jakieś podstawowe leczenie wprowadzać, ale odsyła na operacje, na jakieś długotrwałe leczenie do okulistów. Jasne, to jest dobre porównanie, tak właśnie mi teraz uświadomiłaś. Przypominam, że pytania czat może zadawać, że jak coś macie, coś chcecie się dowiedzieć, to pytajcie się. A przy okazji, że tak zrobię lekką przerwę, padła propozycja, żeby zrobić także live'a z fizjoterapeutą, terapeutką na temat, jak zorganizować sobie biurko do pracy w domu, czy w ogóle okolice. Więc dajcie znać, co w ogóle o tym sądzicie, bo widzę, że tutaj dziewczynom pomysł się spodobał, więc... Dlatego, że my bardzo często też rozmawiamy z pacjentami o ergonomii pracy, nie tylko jakby o oświetleniu, ale są tak zwane odległości, są zdefiniowane odległości pracy, które są zdrowe dla naszego wzroku. O, to chyba dobry temat do poruszenia. I tutaj fizjoterapeuci mogliby powiedzieć, co dla kręgosłupa i szyi, a my mogłybyśmy powiedzieć, dlaczego to jest zdrowe również, czy odpowiednie dla oczu. Także temat naprawdę rzeka. A skoro jesteśmy przy tym temacie, to mniej więcej jakie są odległości te dobre dla oczu? Jeżeli chciałbyś czytać książkę, na przykład, nie? Czyli coś, co trzymasz w dłoni, to każdy z nas ma swoją długość zdefiniowaną przez długość ręki. To jest odległość tak zwana harmona, którą liczy się tutaj od tych kłykci do łokcia. I ja nieraz, żeby przedstawić dzieciom, na przykład w gabinecie, jak mają trzymać ten telefon, żeby on aż tak nie szkodził, to proszę, żeby sobie podparły rękę pod brodę, bo to jest mniej więcej to, na końcu łokcia położyły telefon, zabrały rękę, nigdy bliżej, z tej odległości nigdy bliżej. To tak bardzo obrazkowo. Próbując to zrobić, włączyłem latarkę w komórce. Tak, bo podświetlenie też jest ważne. Podświetlenie jest super ważne również, tak jest. Co do tej odległości pracy, tutaj też opowiemy później, na pewno to wyjaśnimy w aspekcie ćwiczeń wzroku, na jaką odległość najlepiej jest pracować i kiedy, z jakiej odległości. Ale też sama pozycja ma znaczenie, bo to, czy pracujemy na płaskim biurku, czy czytamy na lekko podniesionym, to wpływa na nasz stres wzrokowy, stres napięciowy. Oraz to, czy czytamy na leżąco, na siedząco, stojąco, wszystko to po prostu ma wpływ. O, to mnie teraz szokowałaś, bo ja myślałem, że to ma wpływ na komputer, na kręgosłup, bo no ja akurat już się przyzwyczaiłem, że staram się nie czytać, tak? Bo no oto od razu czuję ten odcinek karkowy, nie pamiętam jak się nazywa, szyjny. I właśnie się zastanawiałem, że to ma wpływ po prostu na kręgosłup, ale zdziwiłaś mnie, że także na oczy, tego nie wiedziałem. To jest takie bardzo fajne stwierdzenie, że duże mięśnie uczą małe mięśnie i analogicznie te duże mięśnie wpływają na małe mięśnie. Jeżeli masz bardzo mocno napięty układ szkieletowy, cały układ ciała, to to napięcie i stres będzie się przekładał na stres wzrokowy, który w tym momencie też będzie pośrednio wpływał na komfort twojej pracy. Czyli to wszystko jest po prostu powiązane. Tak. Okay. Zawsze wygrywają... jest najlepszy, zawsze. Zawsze wygrywają tutaj luzaki, które nigdy się za mocno nie spinają i za mocno nie stresują. To jest ważne. Okej, okay, a więc to po trochę haczy o właśnie pytania, które mamy za, tak nazwijmy to, dbaniem o zdrowie oczu. Bo już w sumie zaczęliśmy od tych odległości.
z takich rzeczy, co ja miałem zanotowane, to było mniej więcej tutaj pierwszą rzecz, co mam zanotowane, to było na tematy w ogóle ostatnio bardzo popularnych ciepłych barw w komputerze i niebieskie światło. Tak. I chcielibyśmy wiedzieć, czy one działają i czy to ma sens, tak? Tak. To pierwsze, o czym należałoby powiedzieć, to co to w ogóle jest to światło i dlaczego ono ewentualnie może szkodzić. Trzeba nam wiedzieć, że światło to jest fala elektromagnetyczna, która dochodzi po prostu do naszego oka, przechodzi przez wszystkie struktury na sam tył, gdzie czekają fotoreceptory, które to światło odbierają. I światło możemy podzielić na trzy tak jakby zakresy, podzakresy, to jest zakres widzialny, czyli te wszystkie kolory, które my zauważamy, ultrafiolet i podczerwień. Światło to są fotony, czyli takie jakby cząsteczki światła, które mają swoją energię i lecą nam do oczu. I teraz kwestia tego, że światło to, które dociera do nas z ekranów, różni się od tego, które od lat docierało do nas, kiedy tych ekranów nie było. Nasze oczy są przyzwyczajone do światła słonecznego, do światła ognia, tak? Ale zupełnie nie są przystosowane do tego, co się teraz dzieje, czyli do tego, że to światło ma zupełnie inne widmo. Czyli ten rozkład, powiedzmy w cudzysłowie, kolorów, które składają się na światło białe, które odbieramy, ze słońca jest inne, z ognia jest inne, a z laptopów, tabletów i całej reszty urządzeń jest też całkiem inne. I tu kwestia generalnie polega na tym, że to światło niebieskie, może jeszcze powinnam powiedzieć o tym, że Chwileczkę, Ala, znowu trochę zaczyna się szumów, więc w momencie, jak nie będziesz mówił, to ja cię będę będę cię mutował po prostu, że nie ja wiem, co jest. Ja się przełączę, dobra? Zrobimy na inne słuchawki. Także zmutuję się i Magda, wychodzi to drugie oblicze Magdy, że ona zawsze chciała być nauczycielem, więc słuchajcie. Ja chciałam, naprawdę, ale widzicie, no w gabinecie też można być trochę nauczycielem, bo też edukujemy, słuchajcie. Ojku, naprawdę się teraz zrobiło strasznie cicho. No, ale co chciałam powiedzieć? I teraz kwestia jest taka, że to światło niebieskie, którego jest dosyć dużo, jakbyśmy sobie w ogóle pooglądali widmo światła, które dochodzi do nas z ekranów, to tego niebieskiego jest taki duży pik, jest naprawdę go wyjątkowo dużo i to by generalnie nie było w tym nic złego, gdyby nie to, że światło niebieskie jest właśnie wysokoenergetyczne. Ono docierając do naszego oka, dociera tak w cudzysłowie z impetem, i tam odbierają je te fotoreceptory i to jest w porządku. Za fotoreceptorami mamy coś takiego jak nabłonek barwnikowy. To jest taki nabłonek, który właśnie ma odbierać całą resztę światła i teraz każdy foton, posiadając swoją energię, dostaje się do oka. Tutaj w zależności od tego, czy mamy węższą czy szerszą źrenicę, jest tego światła więcej lub mniej docierającego do oka, ale generalnie właśnie wpada to światło. No i teraz pytanie, co dzieje się dalej? To, co wykazały badania, które były robione na pawianach, na małpach i różnych innych stworzeniach, bo na szczurach też, wykazały tyle, bo tam oczy w ogóle u małp są dosyć podobne, mają podobne właśnie struktury jak u człowieka. Okazało się, że ten nabłonek barwnikowy, który się w naszych oczach znajduje, on bardzo mocno w cudzysłowie dostaje w momencie, kiedy bardzo dużo korzystamy z monitorów. I teraz chodzi o to, że w tych naszych ekranach LED-owych mniej więcej 35% to jest światło niebieskie. Ze słońca tego światła niebieskiego dociera od 20 do 30%, pewnie zależy od pory dnia i od tego, jak jesteśmy, jakby pod jakim kątem, jaka szerokość geograficzna. Z kolei najzdrowsze się okazuje były te stare żarówki, które miały tylko 2-3% maksymalnie. Czyli i to było takie bardzo. Te rzeczy nieenergooszczędne były najlepsze? Tak, właśnie o to chodzi, że teraz te energooszczędne, fantastyczne rzeczy, które nam oszczędzają pieniądze, one niestety naszych oczu nie oszczędzają, bo to niebieskie światło właśnie dominuje, przez co niestety, jak dociera go więcej, to nasz układ wzrokowy bardziej się męczy, szybciej zużywamy ten nabłonek barwnikowy, mówię w cudzysłowie zużywamy, bo on jest faktycznie uszkadzany przez to światło niebieskie, przez taką długą ekspozycję i przez to jesteśmy na przykład dużo bardziej niż nasi dziadkowie, pradziadkowie i wszyscy wcześniej narażeni na choroby typu na przykład AMD. Zaćma to nie, bo zaćma raczej częściej występuje. Co to jest AMD? Już mówię, AMD to jest związana z wiekiem degeneracja plamki żółtej. Plamka żółta to jest taki punkt na siatkówce, czyli z tyłu oka,
która odpowiada za to, że my świetnie widzimy na kolorowo i w ostrości takiej naprawdę wysokiej. Plamka żółta to jest taki punkt, gdzie widzimy po prostu, jak ja kieruję swój wzrok teraz na ekran, to dokładnie w tym kierunku powinna być moja plamka ustawiona, jeżeli mam wszystko w porządku z ustawieniem oczu, ale powiedzmy, że mam. To ta plamka właśnie odpowiada za taką świetną ostrość widzenia i ona jest tak naprawdę najważniejsza w widzeniu kolorów i w widzeniu takim ostrym i no to takim, jakiego potrzebujemy na co dzień, nie? Okej, okay, czyli mniej więcej to jest szkodliwość tej barwy niebieskiej. Zanim się przejdziemy do tych ciepłych barw ekranu i tak dalej, takie mi się pytanie narodziło. Skoro to mówimy tutaj o świetle, to jak to ma się do witaminy D? Bo ciągle się mówi, że przez to, że siedzimy w budynkach, to mamy za mało witaminy D. To niebieskie światło ma jakiś wpływ właśnie na produkcję tej witaminy D, czy... To znaczy, powiem Ci tak, witamina D się produkuje w momencie, kiedy na naszą skórę padają promienie słoneczne i tutaj chodzi raczej o UV, a nie o to światło niebieskie. Okay. Więc tutaj warto faktycznie wystawiać się na ekspozycję słoneczną. Tam jest powiedziane, że chyba jak jest wysoko słońce, około 12, mniej więcej 20-30 minut z odsłoniętymi rękami i nogami daje już nam fajną ilość witaminy D na cały dzień, ale... No teraz faktycznie witaminę D musimy suplementować. Niestety witaminy D nie będziemy mieli więcej od patrzenia w komputer, to bankowo. Tutaj Emila zadała pytanie, chwileczkę. Światło niebieskie chyba eliminuje wady ekranów kolorystycznie? To znaczy może chodziło jej o to, że światło niebieskie generalnie to jest właśnie składowa tego białego światła, które my odbieramy. Okej, coś się stało? Straciliśmy... Ale na chwilę. Chwileczkę, muszę wyłączyć overlay, bo w tej chwili to w ogóle wygląda bez sensu. Okej, zostawmy to na razie tak. O, Ala wróciła. I oczywiście Ala teraz Magda nazywa się Ala, Ala nazywa się Magda, psy śpią z kotami, koty z psami. Okej, a więc kontynuując w takim wypadku zrobiliśmy tą... O, jakie music video. No. Zrobiliśmy ten, tą pierwszą część, to teraz przejdźmy do tych barw ciepłych, a ja w międzyczasie naprawię wasze podpisy. Dobrze, to generalnie jeżeli chodzi o te barwy ciepłe, to one mają sens. My sobie to w sumie już ustaliliśmy, było dużo badań tak naprawdę prowadzonych i jest kilka metod, którymi możemy sobie to światło niebieskie może nie eliminować, ale zmniejszać ilość tego niebieskiego światła, które do nas dociera w trakcie korzystania z urządzeń z ekranami typu LED. No i teraz pierwszy pomysł jest taki, on jest najczęściej używany, że nakładamy sobie aplikację albo po prostu filtr, który nam zażółca ekran. To ma sens z tego powodu, że ten filtr jakby ekran nam zażółcając zmniejsza ten pik. To nie jest tak, że zupełnie wtedy nie mamy tego niebieskiego światła, że ono w ogóle do nas nie dociera, bo w ogóle też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tego niebieskiego światła było mniej, i żeby to było przez to po prostu zdrowsze. Drugą metodą, to co ja mam teraz na sobie, już tego tak mocno w tym momencie nie widać, ale jak uniosę głowę, to widać trochę, że mam takie właśnie niebieskie odblaski na swoich okularach. To jest filtr właśnie, Maciej pokazuje, nie wiem czy też ma. Mam, ale chyba też nie widać. Nie widać tego jakoś szałowo. A wcześniej jak nagrywałyśmy optogatki, to próbowałam to właśnie wyeliminować, żeby tego tak brzydko nie było widać, a teraz jak na coś nie widać, no ale mniejsza z tym. Na porównania ja nie mam, więc możecie spojrzeć, że u mnie na zielono odbijają okulary. Bo ty masz chyba antyrefleks po prostu. Nie taki po prostu, ja mam najlepszy na świecie, ale to nieważne. Znaczy się inaczej, chodziło mi, że antyrefleks, bo tak wiem, jest tysiące tych typów antyrefleksu. Tak. I teraz generalnie rzecz w tym, że chcemy sobie światło to ekranowe ocieplić, tak żeby tego światła niebieskiego było mniej, czyli tak, wszelkie soczewki, takie jak ja mam teraz na sobie, mają sens, pod warunkiem, że ktoś nie pracuje dużo z kolorami, albo że mu to na co dzień nie przeszkadza, bo oczywiście fajne jest to, że pomagamy sobie, ale jak kogoś to ma denerwować i ma tych okularów wcale nie nosić, to też się trochę mija z celem. Przykładowo mi zupełnie ten Blue Control, który teraz mam w swoich okularach, nie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu.
Ja wiem, że jak ja te okulary ściągnę, to teraz ten ekran jest bardziej biały, teraz mam go lekko przyżółconego może. To jest taki kolor, powiedzmy, ekri, delikatnie się mi to zmienia. Przy czym w moment mój mózg się adaptuje i ja czuję, że zupełnie to, co jest białe, to jest białe, nie widzę tej różnicy. Z kolei Ala, która jest tu, ma totalnie inne odczucia w tym temacie i teraz Ala, dam ci opowiedzieć. To ja może się jeszcze wtrącę tutaj, bo chciałbym też dodać, że ja zauważyłem jedną rzecz. Odkąd używam ten Blue Filter, musiałem zmienić ustawienia zmiany światła w komputerze, bo przy moich starych już się robiło to takie, że po prostu czułem, że nie widzę, co jest na ekranie. Tak, ale Maciej, w tym momencie jakby zastosowałeś podwójny filtr. Tak, wiem. Po prostu w pewnym momencie patrzę zaraz, co jest grane i później... Przecież mam okulary teraz filtrane. Tak, jeżeli chodzi jakby o moje odczucia, dlaczego ja tej soczewki nie noszę, bo faktycznie na co dzień po prostu widziałam efekty, dodatkowe odbicia, które się pojawiały przy patrzeniu na bardzo ostre źródło światła i brakowało mi bieli, której naprawdę mój mózg... Może w tym aspekcie chciał być mniej elastyczny, po prostu się nie przestawiał. W momencie, kiedy miałam porównać kolory, nazwać odcień kolor, to ten biały był mniej biały i po prostu brakowało mi tej informacji, ale za to w telefonie, w komputerze stosuję po prostu najcieplejsze barwy i nawet po prostu dbamy o to, żeby w domu montować cieplejsze oświetlenia, nie eksponować się na takie bardzo chłodne, intensywne światło. A ja tutaj w tym temacie dodam, bo Magda mówiła o aplikacjach, które można pobrać. Czytałam też badania jakby o stopniu emisji tego światła niebieskiego z laptopa i różnych czynnikach, czynnościach, które możemy wykonać. Samo przyciemnienie ekranu, czy zmniejszenie jego jasności już w bardzo znacznym stopniu zmniejsza emisję światła tego wysokoenergetycznego, światła niebieskiego. Po prostu zmniejsza ten pik światła. Druga kwestia to jest właśnie ocieplenie barwy. I trzecia rzecz, najmniej tego światła niekorzystnego dla naszych oczu było emitowane w momencie, kiedy ekran był zmieniony na czerwoną barwę. No bo wtedy już w zasadzie ten niebieski był niedostrzegany. Czyli tak? Inaczej czerwona tapeta będzie nas wszystkich wkurzać, ale będzie dobra dla naszych oczu. No tak i nie, ponieważ tutaj pewnie musiałby się też jakiś psycholog wypowiedzieć, jak my się w ogóle będziemy czuli, kiedy będziemy patrzeć na czerwoną barwę przez więcej godzin. No i też jakby miejmy świadomość, że to, co im bliższe do natury, tym jest dla nas bardziej wskazane. Żadna skrajność nie jest po prostu dobra. Bo jakieś zielone mogą być w miarę też... Korzystne. A nie wiem, czy Magda, ty wspomniałaś o kwestii... Czy wspomniałaś o kwestii tego, że światło niebieskie nam jest potrzebne w rytmie dobowym? O tym jeszcze nie wspomniałam. Myślę, że to jest dobry czas, żeby o tym powiedzieć. Ja myślę, że za chwilkę, bo padło pytanie w czacie. Tak? Ja mam niebieski filtr w okularach, ale nie widzę specjalnie różnicy w... O Jezu, teraz wszystkie pytania przeszły naraz i nie zdążyłem przeczytać. Jeszcze raz. Ja mam filtr niebieski w okularach, ale nie widzę specjalnie różnicy w obserwowanej barwie. Czy to oznacza, że filtr jest słabej jakości? Niekoniecznie. Niekoniecznie, ponieważ producenci prześcigują się w informowaniu, jaki stopień odcinają i te soczewki bardzo wysokiej jakości, tak naprawdę to przyrzucenie mają bardziej kosmetyczne w samym odbiorze. Nie wiem, czy się Magda z tym zgodzisz. Tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo dobre stwierdzenie. To, że się mocno zażółca, to też niekoniecznie oznacza zaraz, że najwięcej tej niebieskiej barwy nam odcina, więc to zupełnie bym się tym nie stresowała. Żeby się dokładnie dowiedzieć, ile tego światła przechodzi, musielibyśmy chyba zrobić badania po prostu w tym spektrofotometrze i zobaczyć, jakie będzie widmo w poszczególnych soczewkach. Myślę, że to nawet było robione, gdzieś takie badania można by było znaleźć, ale tak długo jak nie znamy marki tej soczewki, nie możemy się na 100% wypowiedzieć. Myślę, że nie martwiłabym się słabą jakością tej soczewki, bo jeżeli ją sprzedali i jeżeli pan czy pani dostał ją po prostu w optyku, to prawdopodobnie jest dobrej jakości i po prostu będzie działać. To ja jeszcze tutaj dodam, bo użyłeś tej informacji wcześniej, że no przecież się bawiliśmy, że no każdy z nas inaczej reaguje, więc to też może być subiektywna percepcja, bo ja na przykład teraz się bawiłem moimi okularami i ja niespecjalnie potrafię powiedzieć, żebym widział różnicę, no chyba, że już mi się włączają te barwy nocne,
ale na przykład kolega bawił się moimi okularami, on powiedział, że przez nie to faktycznie wszystko jest o wiele mniej, jest inne, więc może być po prostu taka kwestia, że w twojej percepcji też to po prostu nie widać różnicy, bo też jest taka opcja. Dobrze rozumiem? Jest jeszcze jedna rzecz, ostatnia, czyli indeks soczewki. Ponieważ powłoka jest nakładana na produkt, na soczewkę i teraz soczewki są produkowane w różnych materiałach, w różnych indeksach, grubościach. Inaczej będzie ta sama powłoka wyglądała na soczewce z wadą wzroku minus 1 i na soczewce, która koryguje wadę wzroku minus 10. Ponieważ te soczewki zazwyczaj są produkowane z innych materiałów, żeby po prostu grubością, optyką odpowiednio tutaj działać. Także możliwe, że ta osoba, która pyta, widzi bardzo subtelny efekt i ma małą wadę wzroku, bo porównała sobie do osoby, która ma dużą wadę wzroku i ta soczewka już jest sama soczewka jest zupełnie innej konstrukcji. Okej, okay. Adamie, jak będziesz miał dalsze pytania, to nie bój się. I padły dwa dość powiązane pytania. Pierwsze, czy jest sens zerówek z filtrem do pracy przy komputerze? I drugie, czy macie jakieś rekomendacje, jeśli chodzi o takie zerówki? Mhm. Czy my możemy to zrobić, Ala? Czy my możemy rekomendować albo powiedzieć, co nosimy? Bo nie chciałabym robić kryptoreklamy nikomu też. W sensie, jasne. Żeby było szczerze, nie jesteśmy przez nikogo sponsorowani. Dziewczyny tutaj, nie wiem, czy prowadzą jakąś sprzedaż, więc jeśli nie prowadzą, to spokojnie mogą wszystko reklamować. Jeśli prowadzą, to jedynie, żeby powiedziały, że to sprzedają, więc... Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o soczewki, zerówki z filtrem, to tutaj nie dajmy się, że tak powiem, zakręcić w hasło sam antyrefleks. Antyrefleks to jest powłoka, która jest sprzedawana na okularach i pod hasłem antyrefleks kryje się to, że ta powłoka sprawia, że na samej soczewce nie ma żadnych dodatkowych odbić. Dla przykładu, jeżeli spoglądamy na szybę, taką w oknie, i spoglądamy wieczorem na księżyc, to zazwyczaj widzimy pewną poświatę, odbicie tego księżyca. I żeby takiego efektu nie było, na naszych okularach są powłoki antyrefleksyjne. One sprawiają, że przejrzystość szkła jest bez żadnych dodatkowych odbić. Szkła soczewki. Tutaj jest to, mam nadzieję, że zrozumiałe. Powłoki, o których rozmawiamy, jest to antyrefleks plus powłoka chroniąca przed światłem LED-owym, przed tym światłem niebieskim, zmniejszająca intensywność energii tego światła docierającej do oka. Jeżeli dużo godzin spędzasz przy komputerze i jeżeli czujesz męczliwość oczu, jeżeli na przykład zmieniasz monitory i nie możesz zmieniać ustawień tych monitorów, no to wtedy noś ze sobą okulary. Ale jeżeli możesz sobie swój sprzęt dostosować do swoich warunków pracy, czyli przyciemnić ekran, przerzucić telefon, to w zasadzie to samo, co w okularach, wykonujesz na samym monitorze. I w tym momencie wydaje mi się, że zerówka z powłoką chroniącą przed światłem LED-owym jest już jakby nie aż takim bezwzględnie potrzebnym gadżetem czy rzeczą. Tu też bym jeszcze wspomniała o oświetleniu, które nas otacza, bo ja na przykład pracując w galerii handlowej mam wokół siebie naprawdę mnóstwo właśnie takich LED-owych żarówek. I to nawet nie chodzi już o same ekrany, tylko o to, co mnie otacza i to, jakie światło jakby wpada do oka, nie już z samego ekranu, tylko w ogóle z otoczenia, tego niebieskiego światła też jest mnóstwo. I wielu pacjentów też opowiada, że jak wchodzą tak w ogóle do galerii handlowej, to czują od razu takie bum, takie po prostu totalne zmęczenie, oczy już mają dosyć i już chcą wychodzić. Jeżeli ktoś pracuje w takich warunkach i nie jest w stanie tego uniknąć, bo bywają takie zawody i są, no tak jak właśnie w galerii handlowej pracujemy i jest tego światła po prostu full, nic z nim nie jesteśmy w stanie zrobić, to nawet jeżeli nie pracujemy przy monitorze, czasami jest sens sobie taki filtr zafundować, tylko po to, żeby zminimalizować też ryzyko tego jakichś tam właśnie zwyrodnień plamki czy czegokolwiek, czy męczliwości oczu nawet w momencie, kiedy pracujemy. Tych zawodów jest dużo więcej, które jakby podpisują się, wpisują się w to, że ta ochrona przed światłem LED-owym jest po prostu przyjemnie odbierana. To są też osoby pracujące w gabinetach kosmetycznych, lekarze. Tam, gdzie właśnie ta intensywność światła jest po prostu bardzo męcząca. I my tutaj pośrednio zahaczamy w soczewkę zerową, ale ze wsparciem akomodacji. Bo to jest też produkt, który bardzo często się pojawia w sprzedaży.
I on też jakby jest rzeczą, która mogłaby osobom przemęczonym przy pracy przy komputerze po prostu pomóc. Jeszcze raz, jak to się nazywa? Okulary wspierające akomodację. Okulary wspierające akomodację. Dobra, nie będę tego zapisywał, pewno się jeszcze raz kiedyś zapytam o nazwę. Był fajny tutaj komentarz od Janka, ale albo go zgubiłem, albo skasował, bo były tam pytania, na które już odpowiedziałyście, ale mówił o dwóch takich programach, że no jest Flux, z którego ja sam korzystałem u siebie na komputerze i że Windows ma teraz wbudowaną funkcję, z której też korzystam i Janek korzystał. To tak bardziej chyba do świadomości użytkowników, osób na zewnątrz tutaj, że jest, bo pytania, które padły, zostały odpowiedziane. Widzę, że Daniel pisze, że jego pytanie już zostało też przez ciebie odpowiedziane, bo pytał się właśnie, jaki jest sens właśnie tych okularów. I Krzysztof pyta się, soczewki kontaktowe, a praca na komputerze. Duży temat. To może, żebyśmy nie odbiegali aż tak super od rzeczy. Wersja na 5 minut. Chętnie odpowiemy, dlatego że nie ma przeciwwskazania do tego, żeby w soczewkach kontaktowych pracować przy komputerze. Ale często te osoby skarżą się na suchość oczu. I teraz suchość oczu najczęściej jest wynikiem tego, że praca przy komputerze, w ogóle praca z bliżej, dla naszego mózgu jest super intrygującym zajęciem i my, żeby nie utracić ani milisekundy na tego, na co patrzymy, nie mrugamy. Naprawdę nie mrugamy. Mniej. Mrugamy mniej. Mrugamy mniej. Albo mrugamy w stopniu ograniczonym. I najczęstszy problem suchości, najczęstszy problem soczewek kontaktowych przy pracy przy komputerze to jest właśnie suchość oczu. Na suchość oczu wpływamy kroplami nawilżającymi i prostą zasadą, robieniem częstych przerw i takim pełnym, efektywnym mruganiem. Okej, to tak żeśmy, żebym zrozumiał, co znaczy pełne, efektywne mruganie, czyli że mamy robić sobie przerwy i po prostu... Tak. Aha, tak. Dlatego, bo jeżeli my jesteśmy bardzo skupieni nad czymś, to często nasze mrugnięcie to jest takie krótkie klipnięcie, bądź nawet powieki nie domykają się do końca. I to można sobie sprawdzić, kładąc palec pod oko, w kąciku, i spróbujcie sobie tak po prostu mrugnąć, a spróbujcie mocno mrugnąć. Dolna powieka wykonuje, tak bardzo delikatnie musimy opuszek położyć, nie przyciskać, a położyć opuszek palca. W momencie, kiedy mocno mrugamy, dolna powieka wykonuje ruch, napięcie, powieki nam się domykają, a też kanaliki łzowe po prostu mogą wypompować to nawilżenie, łzy, które są po prostu potrzebne do tego, żeby nasze oczy nie były suche. Tak, okay. W tamtym momencie i kanaliki łzowe, czyli więcej łez plus gruczoły meiboma, które produkują taką jakby tłuszczową wydzielinę, która nam pokrywa oko i przez to ten film łzowy, czyli ta woda, która nam po oku właśnie wędruje, tak szybko nie wysycha. Także takie mrugnięcia w ogóle są bardzo wskazane. Okej, jest jeszcze jedno pytanie. Odpowiemy na to pytanie i będziemy kontynuować, bo tak naprawdę ja nawet nie pamiętam, o czymś Magda chciała powiedzieć i przerwaliśmy. Ja już nie spodziewałem się tyle pytań. Mam wadę 1 plusy i astygmatyzm, mam dwa pytania. Czy lepiej byłoby mieć dwie pary okularów do pracy przy komputerze i na co dzień? I jakie szkła panie polecają do pracy przy laptopie? A spytamy, ile lat ma ta osoba? Nie mam żadnego pojęcia. No, jest profil na Facebooku, ale boję się, że próbę wejścia w tego to byłoby RODO. Wyjaśnijmy, o co chodzi z tym, ile lat ma ta osoba. Dlatego, że jeżeli ktoś jest w okolicach 40 roku życia, bądź jest po tym, po 40 roku życia, nieuniknionym jest, że będą problemy z akomodacją oka, czyli problemy z bliską odległością. Jest na to jeden sposób. Po prostu potrzeba korekcji optycznej, która może być zrealizowana w jednej parze okularów lub potrzeba wtedy drugiej pary okularów. Ale jeżeli mamy do czynienia z osobą młodą, wszyscy jesteśmy młodzi, ale osobą przed 40 i tych problemów z akomodacją de facto nie ma, to jedna para okularów to jest wystarczająca rzecz na to, żeby i pracować z bliskiej odległości, czyli przy laptopie, i biegać, patrzeć na dalekie odległości, prowadzić samochód. Dobra. Na bliską odległość działa akomodacja, tak żeby widzieć wyraźnie.
Pani Kasia odpowiedziała, że 40. Pani Kasiu, warto zrobić badanie i dowiedzieć się, czy ta jedna para okularów, w cudzysłowie, czy jedna korekcja, jedna wada wzroku tutaj wystarczy. A coś takiego jak okulary progresywne, czy jak to się dwuwarstwowe? Bo wiem, że coś takiego jest jeszcze, było kiedyś, nie wiem, czy dalej jest. Okulary progresywne to jest właśnie coś, o czym zaczynamy myśleć po 40 roku życia. Generalnie jak ktoś ma lat 40, to jest wielce prawdopodobne, że na okulary progresywne jeszcze trochę za wcześnie. I tu kłania się temat, o którym Ala mówiła chwilę wcześniej, czyli o tych wspierających akomodacje. Ale jeszcze raz chciałam powtórzyć to, co Ala powiedziała. Ja chciałam jej się wtrącić i powiedzieć, także czasami lepiej wysłuchać do końca, bo Ala wszystko po prostu pięknie tutaj podsumowuje. Ale rzecz w tym, że bez względu na to, pani Kasiu, jaką pani ma wadę wzroku i czy to są plusy, minusy, czy tam plusy do czytania teraz zaczynają być potrzebne, proszę po prostu się udać na wizytę do optometrysty, bo Ala jeszcze mówiła o takim magicznym terminie, który się nazywa akomodacja. I tak jak tą akomodację sobie sprawdzimy, czy ona dobrze działa, czy ona jest na poziomie właśnie osoby przed 40 czy po 40, to jesteśmy w stanie powiedzieć, czy te okulary mają sens i czy jest sens zrobić jedną parę, taką zwykłą, czy jedną wspierającą akomodację, czy najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie dla nas zrobić dwie. To też zależy w ogóle od tego, w jaki sposób pracujemy, na jakich urządzeniach, jak duże mamy te ekrany, jak daleko od siebie, jak blisko i w ogóle od różnych innych czynników. Więc warto zrobić dobry wywiad. O tym też już rozmawiałyśmy na optogadce, że wywiad jest kluczowy, także optometrysta już zrobi z panią dobry wywiad i się dowie, czego tam potrzeba. Okej, dobrze. Następne pytanie będzie na później, żebyśmy wrócili do tematu. Czy pamiętasz miejsce, z którego odbiliśmy? Bo chyba w końcu było, że mieliśmy porozmawiać o tych barwach, że zaczęliśmy mówić. I... Tak. Ja wiem, gdzie jesteśmy, bo właśnie Ala wtedy przyszła i mi przypomniała, że mieliśmy jeszcze o czymś jednym powiedzieć. Powiedziałam już, jak straszne jest światło niebieskie i jakie złe rzeczy może z nami robić, ale nie powiedziałyśmy o tym, że światło niebieskie, jako że jego w słońcu trochę jest, no to po coś w końcu zostało zrobione i nasz organizm też na to światło niebieskie reaguje i go potrzebuje. Mamy takie struktury w naszym mózgu, taką strukturę, która się nazywa szyszynką i mamy taki barwnik, to jest też fotoreceptor, który się nazywa melatonina. Ona odbiera głównie światło niebieskie i przez to, że odbiera to światło niebieskie, informuje nas o tym, czy jest czas na sen, czy jest czas na to, żeby być aktywnym. W momencie, kiedy nie było tych wszystkich ekranów, żarówek i całego tego dobra technologicznego, było wiadomo, że jeżeli słońce zachodzi, to jest czas po prostu do spania. A w tym momencie, jako że możemy korzystać z ekranów, kiedy nam się żywnie podoba, co wcale nie jest takie dobre, no ale powiedzmy, że wolności w ogóle, no to nasz organizm jest w pewnym sensie czasami skołowany. Możemy się przez takie używanie ekranów zbyt długo, zbyt często i zbyt intensywnie doprowadzić nawet do bezsenności, dlatego że nasz organizm przez to, że ten barwnik melatonina jest pobudzany i daje do szyszynki informację, dobra, jest dzień, działamy, wtedy hormon taki snu nie jest wytwarzany i wtedy wiemy, że okej, to możemy robić rzeczy. I dlatego jest na przykład takie powiedzmy zalecenie, żeby godzinę, no powiedziałabym, że godzinę to trochę długo, ale chociaż pół godziny przed snem nie korzystać z tych ekranów, czyli z telefonu, z komputera. Ja wiem, że to jest trudne nawet dla mnie, ale na jakość snu to wpływa naprawdę diametralnie, dlatego że dużo lepiej się nam zasypia i dużo lepiej wtedy śpimy, jako że nasz organizm w całości wie, że możemy już iść spać, a nie tylko odczuwamy okropne zmęczenie, które nas po prostu do łóżka kładzie. To ja mniej więcej trochę eksperymentowałem ostatnio, bo ktoś mi poradził, nie wiem, czy to jeszcze czytałem, żeby na przykład jak się zbliża ta godzina, że chce iść spać, to zacząć wyłączać światła w domu, żeby w ogóle tego światła było mniej. I trochę to, co mówisz, bo od tygodnia eksperymentuję i przesunąłem ostatni spacer z psem na takie miejsce, że praktycznie spacer do łóżka i lulu. I faktycznie widzę, że o wiele łatwiej mi się zasypia wtedy. Jako ciekawostka możemy powiedzieć, że ten szlak informujący o tym, czy jest dzień, noc, ile światła jest niebieskiego dostarczone, jest bardzo często działający również u osób niewidomych.
Czyli nie tylko on jest pobudzany przez fotoreceptory, które widzą, ale też ścieżką, która jakby mimo uszkodzonego wzroku można mieć dobrze regulowany rytm dobowy, ponieważ światło niebieskie oddziałuje wtedy na szyszynkę. Tak, to są też fotoreceptory, ale inne i mogą działać odrębnie. Więc to się zdarza, że po prostu osoba, mimo że nie wie, że jest dzień, to i tak wie, to znaczy jej organizm wie, że to jest czas na aktywność. Regulowany dobowo. I tutaj chyba należy pokazać, że po prostu żadna skrajność nie jest dobra. Gdybyśmy zaczęli pracować tylko na, tak jak właśnie wcześniej mówiliśmy, przyciemnionych, czerwonych ekranach, bardzo często mamy biura odseparowane od światła dziennego. Niestety, no prawdopodobnie będziemy przysypiać koło 16. Także działajmy w taki sposób właśnie umiarkowany. Te soczewki z filtrem, które są, czy aplikacje przerzucające ekran, one przesuwają wszystko w kierunku widma bardziej naturalnego, ucinają te piki, ale nie redukują światła niebieskiego do zera. Okej, czyli wydaje mi się, że mniej więcej temat prawie wyczerpaliśmy. Porozmawialiśmy sobie o okularach, czy kiedy warto, kiedy filtry i tak dalej. Jedna z tej rzeczy, co jeszcze było, co mam zapisane, trochę powiązane z tym, czy kiedyś pracowałem. Bo ja dawno temu pracowałem w firmie, co nazywa się Rakuten Kobo. I ona sprzedaje czytniki a la Kindle. Jest konkurencją, mają to swoje Kobo. I w momencie, gdy ja pracowałem, to był chyba Kobo Aurora, to się nazywało. I to był czytnik, który był reklamowany tym, że on ma oświetlenie barwa, że ma ciepłe barwy. I nie było to powiedziane, że poparte badaniami, ale rzekomo było sugerowane, że to jest właśnie tak samo dobre dla oczu, jak w wypadku normalnych ekranów. Ja wtedy próbowałem znaleźć jakieś badania na ten temat, ale praktycznie widziałem, że na temat jakichś ekranów, tam gdzie miałem dostęp, nie widziałem żadnych badań na temat tego papieru, jeśli chodzi właśnie o tego, jak bardzo męczy wzrok. Więc jestem ciekaw, jak to wygląda z waszej perspektywy, gdy wy jesteście bliżej tego tematu oczu. Maciej, ja tylko cię jeszcze dopytam. One były reklamowane jako tak samo dobre, jak wszystkie inne ekrany, czy jak wszystkie inne książki w sensie papierowe? Wiesz co, to było parę lat temu i ciężko mi powiedzieć. Ogólnie pamiętam, że e-papier był zawsze reklamowany jako konkurencja dla książek, na zasadzie takiej, że nie męczą oczu. I to się z tym zgodzę, że jak czytam, wolę czytać e-papier niż iPada, jeśli chodzi o takie rzeczy. Ale z tego, co pamiętam, że to było reklamowane, że te ciepłe barwy i to było takie zawsze pokazane, jak człowiek czyta gdzieś pod wieczór. Wprost napisane, że to jest lepsze od ten, nie było nic powiedziane, ale no taka była ta podprogowa wiadomość, bym powiedział w tym wszystkim. Jeżeli chodzi o e-papier w porównaniu do wyświetlaczy, na przykład do wyświetlaczu telefonu czy tabletu, to faktycznie jest on zdrowszy dla oczu, ponieważ opiera się zupełnie na innej technologii tworzenia obrazu. Ekrany do nas emitują światło, światło bardzo wysokoenergetyczne, a e-papier odbija do nas światło, tak jak powstaje odbicie zupełnie od kartki. Maciej, masz słuchawki, to mogę mówić, nie? Okej. Powstawanie bardziej barwy, to faktycznie ona jest przyjemniejsza dla wzroku, możemy czuć mniejsze zmęczenie, chociaż tutaj pojawia się pytanie dla kogo. Ja lubię jasne, białe, intensywne kolory, dlatego czytałabym chętniej z białej kartki niż z przyżółkłej książki i to nie będzie miało de facto wpływu na zdrowie mojej siatkówki. Prawda, Magda? Bo tutaj o spektrum światła widzialnego, dziennego, bardzo naturalnego. Dlatego jeżeli ten czytnik po prostu był podświetlany cieplejszą barwą, myślę, że trafił w potrzeby części społeczeństwa, która po prostu woli cieplejszy obraz i do tego należy dołożyć, że tak, e-papier jest zdrowszym rozwiązaniem, dlatego że sam obraz powstaje przez opiłki metalu, które przyklejają się do ekranu i faktycznie oddaje to widzenie tak samo jak przy świetle naturalnym, przy czytaniu z książki. Miałam taką jeszcze w ogóle dzisiaj takie zastanowienie, że tak naprawdę to te czytniki działają trochę jak kino, co? Że też nie oglądamy powiedzmy z ekranu dużego na przykład telewizora, który emituje do nas światło. W kinie też ekran jest, to znaczy obraz jest rzutowany na ekran i światło odbite tak naprawdę do nas dochodzi. Więc w sumie w kinie jest zdrowiej niż na telewizorze cokolwiek oglądać.
Może i tak, i nie. Tutaj sama fizyka, znaczy jakby technika powstawania tego obrazu, to są bardzo drobne opiłki metalu, które przyklejają się od spodu do samego ekranu. Mhm. Tak. To jest proszę, jak pisanie ołówkiem na papierze. Tak, to może być dobre porównanie. Zwłaszcza, że starsze modele, które miały podświetlenie, było to właśnie, to się chyba nazywało shadowing, że po prostu litery miały takie smugi, cienie wynikające z tego właśnie oświetlenia, że tak jak mówisz, że to było światło odbite, więc przez to, że odbijało się nierówno, to było widać te efekty, tak sobie też przypomnę. Chwileczkę, bo tutaj padło pytanie. Wydaje mi się, że odpowiedzieliście, ale upewnijmy się. Poproszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale oświetlenie ekranów e-papierowych jest inne niż ekranów LED-owych i nie męczy tak wzroku, nawet jeśli oświetlenie jest zimne. Tak, czyli to już było odpowiedziane. Tak, jak najbardziej. Tutaj, wiecie co, jest jedna pułapka z tym e-papierem. Dlatego, że został wymyślone, że my możemy sobie ten ekran rozjaśnić i przez to bardzo często czytamy w ciemnym pomieszczeniu. A nigdy tak duże kontrasty nie są zdrowe dla naszego oka. I znowu pada to hasło akomodacja. Ponieważ nasze oko, żeby czytać, akomoduje, napina soczewkę i po prostu pozwala nam widzieć wyraźnie, ale musi być też proces relaksacji tej akomodacji. Teraz, jeżeli my czytamy w ciemnym pomieszczeniu, bardzo mocno skupiamy uwagę na bliską odległość, ale podnosząc wzrok, spoglądając w ciemny pokój, nie dochodzi do pełnego rozluźnienia akomodacji, czyli nasze oko cały czas pracuje w większym napięciu niż w sytuacji, gdybyśmy czytali sobie w jasnym pomieszczeniu, mogli przenieść spojrzenie, a najlepiej jeszcze przenieść spojrzenie zupełnie daleko za okno. To tak trochę mi się kojarzy, bo właśnie teraz sobie przypominam, że te nowsze modele, nie śledzę tak tego rynku, ja odkąd nie pracuję w nim, to miały na przykład opcję, że też miały fotoczujnik i po prostu one same regulowały to poziom oświetlenia w zależności od tego, czy było jasno na zewnątrz, czy było ciemno. Tak jak teraz komórki to potrafią, bo komórki też tak samo, co ja widzę w swoim iPadzie, jak czasami coś czytam, że jeśli go złapię na odwrót, gdzie kamera jest na dole, a nie na górze, po prostu go przyłożę do swojego ciała, bo zaczynam czytać, to wtedy nagle jest, że mi się kompletnie robi ciemny, bo uważa, że jest ciemno na zewnątrz, więc nie ma potrzeby na takie oświetlenia. Domek, na twoje pytanie odpowiemy za chwilę, bo mamy powiązany temat zapisany na później, to wtedy właśnie wrócę do twojego pytania. Okej, jesteśmy chyba e-papier to wszystko. Teraz mam zapisane taką ogólną sekcję dbanie o zdrowie. W sensie chodziło nam o dbanie o zdrowie oczu oczywiście, więc tutaj z takich notek mam, że sugerowaliście, żebyśmy poruszyli kwestię, jaka jest różnica w dbaniu o zdrowo oczy, jeśli ma się okulary, a brak okularów, i myślę, że od tego możemy zacząć. Jeżeli stwierdzona jest wada wzroku, niezależnie od naszego wieku, okulary nosić trzeba. I tutaj bardzo często bijemy się z innymi specjalistami przepisującymi korekcje, którzy mówią, że jeżeli zaczniesz nosić okulary, to oko się rozleniwi. Nie jest to do końca prawidłowe stwierdzenie, bądź możemy po prostu z tym stwierdzeniem mocno polemizować, dlatego że oko jest to po prostu układ optyczny. W momencie, kiedy nie nosimy okularów, a wadę wzroku mamy, to musimy zrobić coś, żeby widzieć wyraźnie. Czyli albo mrużymy oczy, albo napina się akomodacja, czego nie widzimy, a po prostu odczuwamy, i prowadzi to do bardzo, w dłuższej mierze prowadzi to do dużofalowego zmęczenia. Dlatego jeżeli wada wzroku jest, niezależnie od twojego wieku, okulary należy nosić, niezależnie od odległości, na której pracujesz. Czy to jest z bliskiej, czy z dalekiej odległości. Tutaj też warto poruszyć, myślę, taki przykład z życia. Ala też na pewno mnóstwo ma takich w gabinecie. No teraz nie, ale wcześniej przed macierzyństwem miała full takich w gabinecie. Pacjentów, którzy mówili, no dostałem jakąś tam receptę i podobno mam jakieś plusy, ale mówią właśnie, żebym nie rozluźniał i nie rozleniwiał za bardzo oczu, bo potem, bo oko musi pracować. To jest w ogóle... Z roku niestety słyszymy takie informacje.
Tak, to jest w ogóle mój faworyt, że oko musi pracować. Ja się z tym oczywiście zgadzam, że generalnie tak, oczy muszą pracować. Tyle tylko, że są takie odległości, na których oko powinno pracować. I tutaj mówimy o odległościach bliskich, a są odległości takie, na których oko zupełnie nie powinno pracować, bo powinno się w tym czasie relaksować. I tu myślimy o patrzeniu do dali. Przy czym często bywa tak, że szczególnie młode osoby, które mają nieduży plus, to znaczy niedużą nadwzroczność i okulary powinny być dodatnie, po prostu stwierdzają, że no dobra, no widzę dobrze, to chyba nie muszę tych okularów jeszcze kupować, albo w sumie jeszcze przeczekam. Poza tym ktoś tam powiedział, że też ma takie i nie ma problemu, no nie widzi problemu po prostu. Sytuacja się pogarsza w momencie, jak osoba właśnie zaczyna wkraczać w ten magiczny wiek 40+. Miałam taką super pacjentkę na dniach teraz, przyszła do mnie i mówi tak: 2 lata temu słyszałam u specjalisty, że nie muszę tych plusów jeszcze kupować, bo one nie są wcale takie duże i ja sobie daję z nimi radę. I to okej, była prawda. Przy czym przychodzi do mnie za następne 2 lata, czyli właściwie w tym tygodniu, i mówi tak: no ja właściwie sobie z tym radzę, tylko czasami jak jestem zmęczona, albo jak oświetlenie jest nie takie, albo czasami nawet rano, nie jestem w stanie nawet tego, co jest daleko, zobaczyć już tak dobrze. Bo są warunki typu kiepskie oświetlenie, zmęczenie, albo jak to pacjenci czasami mówią, dostrajanie oka z rana. Po prostu warunki, w których nasze oko nie jest w stanie się jeszcze tak spiąć, żebyśmy świetnie zobaczyli, albo dopiero dosłownie się dostraja, czyli dopiero te mięśnie rzęskowe, które tą soczewkę sprawiają, że jest taka okrąglutka, spinają się i one powiedzmy chwilę potrzebują na to, żeby się spiąć, potem widzimy świetnie, ale efekty bywają różne, typu, że potem boli nas głowa, szczególnie tutaj w tych obszarach po prostu... O, to wiesz co, to ja jestem krótkowidzą, ale to co mówisz, to się bardzo zgadza, bo czasami zdarza mi się wyjść z psem na spacer bez okularów. Najczęściej jest to po prostu z roztargnienia, że na przykład wcześniej brałem prysznic czy coś i zawsze potem mam takie uczucie, że jestem po prostu tak zmęczony, że mnie po prostu taki ten przedni płat głowy boli. Tak. Tak jak powiedziała Ala, oczy robią wszystko, co mogą, żebyśmy zobaczyli lepiej, więc mamy do wyboru albo mrużenie, robimy sobie taki otwór malutki, żebyśmy po prostu wszystkie promienie, które nam się nie zgadzają, wycięli i widzimy tylko te na wprost, więc widzenie faktycznie się poprawia, przy czym tutaj paniom robią się zmarszczki, panom też, przepraszam, ale panie bardziej się tym przejmują. No albo ewentualnie wymęczamy te nasze mięśnie rzęskowe, co powoduje... problemy z bólami głowy. Ja mam wolę pod oczami, więc u mnie tak nie widać. Tutaj są badania też sprawdzające, jakby jak funkcjonuje sama gałka oczna wewnątrz, w momencie, kiedy ona pracuje w dużym stopniu w wysiłku stałym i tak naprawdę może dojść do tego, że będzie to wpływało również na ciśnienie wewnątrzgałkowe, ponieważ będą zmieniały się stopnie przepływu płynu, które w gałce ocznej się znajduje. Także konsekwencje nienoszenia okularów są naprawdę bardzo duże. Od bólu głowy, które po prostu jest takim jasnym sygnałem, przez problemy z widzeniem zmierzchowym, przez zaburzenia w samej gałce ocznej. Także jak najbardziej, no po prostu my okulary zalecamy nosić. Czyli inaczej, nieważny jaki wiek, jeśli jest nawet ta wada 0,25, 0,5, powinno się nosić. Mhm. I to nieważne, czy minus, czy plus, czy astygmatyzm, powinno się nosić. Dokładnie tak. Okej, czyli Robercie, twoje pytanie chyba dostało odpowiedzie. O jogę oczu i ogólnie ćwiczenia to mamy jako osobny punkt, więc to zaraz poruszymy. Kamila mówiła, że jej dziecko, którego jestem ojcem chrzestnym, jest 8-miesięczne i nosi dzielnie okulary, bo ono, jeśli dobrze pamiętam, ma astygmatyzm, że i że tam z tego, co zapamiętałem, to chyba jest szansa, że mu się to skoryguje wraz z wzrostem, czy jakoś tak. Tylko mogę coś mieszać, bo to tak połowicznie słuchałem, więc... Z astygmatyzmem tak naprawdę różnie bywa. Może być tak, myślę, że może być tak, że ten astygmatyzm trochę się będzie pomniejszał, przy czym to nie jest aż tak pewne jak to, że przykładowo właśnie plusy nam się z czasem troszeczkę pomniejszają. Z drugiej strony to jest super, że ten mały pacjent ma ochotę te okulary nosić i że jest taki dzielny. Astygmatyzm to jest, tak tylko powiem jeszcze, bo czasami jak ktoś słyszy o astygmatyzmie, to mówi: Jezu, to ja teraz już będę chyba naprawdę już jedną nogą w grobie, to jest jakaś straszna choroba i teraz już nic dobrego nas nie czeka.
ale astygmatyzm to też jest wada wzroku, to już widzę, że Maciej to wie i to ekstra, żeby cała reszta też wiedziała. I to jest wada wzroku, która polega na tym, że po prostu rogówka, czyli ta pierwsza przezroczysta warstwa naszego oka, nie jest dokładnie sferą i przez to, że jest w jednym przekroju troszkę dłuższa, w drugim troszkę krótsza, wada wzroku między przekrojami się po prostu troszkę różni. Więc można mieć na przykład jednocześnie plus jeden i minus jeden. To się zdarza. Ja tutaj jeszcze dodam, jeśli chodzi, poprawcie mnie, bo przynajmniej ja tak zrozumiałem, że to wynika z astygmatyzmu. Problem z oceną odległości. Ja na przykład jestem bardzo pasywnym kierowcą, nie lubię wyprzedzać, bo nigdy nie potrafię powiedzieć, jak faktycznie z drugiej strony daleko jest. Ja potrzebuję mieć pustą drogę z drugiej strony, żebym podejmował wyprzedzać. Ja bym tutaj uderzyła w badanie widzenia obuocznego przede wszystkim. Ja też. Bo jedna kwestia to jest dokorygowanie naszego układu wzrokowego, czyli optyki samego każdego jednego oka, a drugą kwestią jest to, jak ty funkcjonujesz z widzeniem przestrzennym. Może być tak, że z jakiegoś powodu ono jest ograniczone i po prostu jest tobie ciężej ocenić odległość. Naprawdę zdarza nam się w gabinecie coś takiego, że ktoś zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że on jednym okiem w zasadzie nie patrzy. I tak było od urodzenia, po prostu nigdy nie miał szansy sprawdzić, jak może być inaczej. I takie osoby mogą mieć naprawdę, nie mają widzenia przestrzennego, bo jednego oka nie używają, ale no to nie musi być aż tak drastyczne, to może być jakiś stopień dysproporcji między układem wzrokowym, może kwestia rozćwiczenia tak zwanych zakresów wergencyjnych, umożliwiających lepsze postrzeganie przestrzeni, bądź kwestia kontrastu też. Ja również jestem krótkowidzem, i jestem z tych, którzy też nie lubią prowadzić w nocy, dlatego że po ciemku zdecydowanie gorzej odbiera mi się po prostu rzeczywistość. Jest mi trudniej ocenić odległość, no bo też nie ma tych punktów odniesienia. Przyznajmy się szczerze, sam fakt, że światła rozbijają się i na szybie, i na okularach, nawet z antyrefleksami, to już tak jest. Tak, plus to, że właśnie my, żeby ocenić odległość, nie tylko korzystamy z takiej informacji, gdzie... Nie tylko korzystamy z naszego ustawienia oczu, ale też korzystamy z takich przesłanek samego otoczenia, czyli z poruszania się i tak dalej. I teraz, jeżeli jest ciemno, no to nie widzimy otoczenia, nie widzimy drzew, mamy zupełnie krótszy punkt odniesienia, no i przez to jakby zdecydowanie trudniej ocenia nam się odległość do wyprzedzenia. Okay. Przy czym często jest też tak, że nieskorygowana mała wada wzroku albo niedokorygowana wada wzroku też daje nam dużo gorszy komfort, więc to warto sprawdzić. Tak, bo ja właśnie tak, ja co przyjdę się do okulisty, staram się co roku, czy tam optometrysty, muszę się przyzwyczaić. Tak, na pieczątkę, bo naprawdę. Muszę się przyzwyczaić do rozróżnienia tych rzeczy. Staram się być co roku, co prawda teraz przez COVID mam przesunięcie, że dopiero będę się gdzieś umawiał, bo z reguły to gdzieś koło marca jestem. Tu praktycznie za każdym razem mi trochę przesuwają te rzeczy jak cylindry i te... O, mój pies właśnie zrobił jakiś hałas, mam nadzieję, że nie rozwalił niczego. Przesuwają mi te cylindry i sfery, że raz mam więcej tych sfer, raz mam więcej cylindrów, ale tak z reguły wychodzi to gdzieś to połowa na połowę. Wiesz co, układ wzrokowy nie jest w pełni matematyczny. My byśmy chcieli, żeby wszystko dało się co do jednej liczby skorygować, ale po pierwsze to większość gabinetów działa z dokładnością 0,25 dioptrii, bo po prostu zbadano, że to jest nasza czułość, jaką po prostu jesteśmy w stanie zróżnicować. Większość osób po prostu o 0,25 widzi różnicę, ale są osoby, które mają większą czułość, one by widziały różnicę 0,1 dioptrii. I teraz jeżeli przychodzisz do gabinetu, to na wynik twojego badania i wpływa twoje zmęczenie, twoje nastawienie, czy ty chcesz wywalczyć każdą jedną literę, czy po prostu sobie patrzysz na ten ekran, widzę, nie widzę, ale też ogromny, ogromny wpływ ma powierzchnia oka pod kątem nawilżenia. Suche oko działa troszeczkę tak jak lekki deszczyk na szybie. Po prostu nam się wszystko rozmazuje. Dopiero w momencie, kiedy jest ulewa i ta tafla wody, że tak powiem, jest równomierna na szybie, my zaczynamy, że tak powiem, pomijać tą warstwę i widzimy równie dobrze. Także jeżeli idziesz na badanie wzroku, jest takie ważne. Tak, badanie wzroku z rana zazwyczaj daje lepszy efekt niż badanie wzroku z wieczora, po całej pracy, po całym dniu pracy. I też zastosowanie kropli nawilżających nie jest oszustwem. Ty po prostu poprawiasz samą kondycję spojówki oka, więc warto coś takiego przed badaniem, tam pół godziny sobie wcześniej zakropić oczy. Okej, czyli poruszyliśmy temat okulary, a brak okularów.
Kolejnym tematem, jaki mam zapisany, jest podstawowe ćwiczenie, aby dbać o wzrok, co jest powiązane z pytaniem, które Urszula zadała. Czy joga oczu albo jakieś ćwiczenia serio mogą poprawić istniejącą wadę wzroku, czy tylko relaksują i mniej się wzrok męczy? I tak, i nie. To jest naprawdę bardzo duże pojęcie z tymi ćwiczeniami wzroku. I niestety za ćwiczenia wzroku bierze się coraz więcej osób, więcej specjalistów. Ostatnio trafiłam na fizjoterapeutów prowadzących terapię widzenia, właśnie joginów prowadzących ćwiczenia wzrokowe. I tutaj bardzo mocno trzeba wyszczególnić, kto jaką tą terapię tak naprawdę prowadzi, a zwykły konsument, osoba, która chce sobie pomóc, nie do końca jest w stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie ma odpowiedniej wiedzy. Jeżeli chodzi o skorygowanie wady wzroku ćwiczeniami, odpowiem i tak, i nie. W zasadzie, jeżeli rozmawiamy o wadzie wzroku wynikającej z geometrii oka, z optyki tego oka, to w zasadzie nie, bo ćwiczeniami nie ma co tutaj zostać zmienione. Nie zmienimy aż w takim stopniu mięśniami gałki ocznej, żeby ona przestała mieć wadę wzroku. Ale jeżeli słabo widzę w efekcie przepracowania długiego czasu spędzonego z bliskiej odległości, jest to efekt spięcia akomodacji, a nie samej geometrii oka, to przez rozluźnianie oka, ćwiczenia związane z relaksacją samej akomodacji, tak, widzenie może się poprawić. I tutaj są takie przykłady badań prowadzonych na przykład na dzieciach, które w ramach właśnie terapii widzenia, to bodajże w Rosji były robione, dzieci były wysyłane na obóz, gdzie po prostu przez miesiąc biegały po lesie i nie mogły czytać. Po prostu miały spędzić czas na świeżym powietrzu. I okazywało się, że część tych dzieci wracała z fantastycznym układem wzrokowym, bardzo dobrą ostrością widzenia. My na dzień dzisiejszy posiadamy techniki, które pozwalają nam sprawdzić, czy to, że źle widzisz, wynika ze spięcia oka, czy z geometrii oka, czyli de facto z tej prawdziwej wady wzroku. I jeżeli już jesteś krótkowicem na poziomie minus 3, minus 4, minus 5 i twoje oko jest zdeformowane, jest dłuższe niż być powinno względem układu optycznego, no to niestety te ćwiczenia ci nie pomogą. Sama relaksacja oka będzie wpływała prawdopodobnie korzystnie na dalsze pogłębianie się wady wzroku, ale niestety tego efektu już nie cofniemy. Tak, to co Ala powiedziała, że niestety coraz więcej osób się za to bierze, ja bym powiedziała, że i niestety i stety tak naprawdę, bo niektórzy myślę, że wykonując takie ćwiczenia relaksacyjne ogólnie i dla oczu, to wcale nie jest zły pomysł i naszym zdaniem, myślę, że to jest nasze wspólne zdanie z Alą, to jest w ogóle bardzo dobry pomysł, żeby sobie wykonywać takie ćwiczenia, szczególnie po całym dniu pracy, kiedy te oczy faktycznie są przemęczone, bo wiemy same po sobie, ile takie oczy mogą dochodzić do siebie w momencie, jak cały dzień, 8 godzin, 10 godzin czasami na pewno, pracujemy przed komputerem. Często nie robimy przerw, chyba że idziemy na przerwę obiadową albo na kawę, no to wtedy przez moment się, powiedzmy, oderwiemy od tego. Instagrama albo Facebooka. Albo generalnie właśnie jeszcze gorzej, jak mamy przerwę na kawę i zamiast rozmawiać ze swoimi tam kolegami z pracy, to scrollujemy Instagrama albo Facebooka, to już w ogóle robimy sobie krzywdę. Także my wiemy, ile to może trwać, także faktycznie warto. Taka joga w ogóle dla organizmu jest ekstra. Jestem przekonana, że dla oczu po całym dniu pracy na pewno nie robimy sobie krzywdy. Z tym takim działaniem na wadę wzroku to tutaj powiedziałabym, że raczej będzie ciężko, żeby to cofnąć, no chyba że ktoś nas wcześniej źle zdiagnozował pod kątem tych minusów i wziął naszą spiętą akomodację za większą wadę wzroku i to wtedy większy minus nam przypisuje. Wtedy, jeżeli ktoś zrobił taki błąd w sztuce, w cudzysłowie, to takim rozluźnianiem jesteśmy w stanie sobie, tu też w cudzysłowie, pomniejszyć wadę wzroku. Ale wtedy też tego nie traktujemy w taki sposób, że wspaniale i cudownie teraz zadziałaliśmy tymi relaksacyjnymi ćwiczeniami na nasz wzrok, tylko po prostu powinniśmy mieć jakby w zanadrzu, powinniśmy mieć z tyłu głowy, że to nie była kwestia tego, że ćwiczenia nam wzrok naprawiły, tylko kwestia tego, że ćwiczenia nam wzrok rozluźniły. Co jest super. Tutaj trzeba jeszcze gwiazdkę nad tym wszystkim postawić, bo ja pracuję też w gabinetach terapeutycznych związanych z zaburzeniami widzenia, z ZEZ-em i tym podobnymi rzeczami. I zdarzył się przypadek osoby, która znalazła sobie ćwiczenia w internecie, zaczęła je wykonywać i zaczęła w efekcie tego widzieć podwójnie.
To bardzo skomplikowana kwestia, ale oczy, które są pooperacyjne, które mają zaburzenia widzenia, no nie powinny być traktowane dodatkowymi ćwiczeniami wzrokowymi, bo może dojść do na przykład odtłumienia, czyli włączenia oka, które zostało przez mózg wyłączone. Dlatego naprawdę przed podjęciem jakichkolwiek ćwiczeń wzrokowych, nawet tych po prostu znalezionych, nawet albo aż znalezionych w internecie, po prostu udajmy się do specjalisty, do optometrysty, porozmawiajmy o tym, co nas męczy, o zmęczeniu oczu, żeby on po prostu wskazał, które ćwiczenia są prawidłowe w danej sytuacji, w sytuacji danej osoby. Które są dla nas, bo możemy czasami zrobić sobie większą krzywdę niż więcej pożytku i Ala tam powiedziała takie magiczne słowo, że oko się włączyło, czy tam, że odtłumiło, czyli w efekcie tego ktoś, kto z jakiegoś powodu mózg jego oko jedno wyłączył, tak żeby ten obraz nie był podwójny, ta osoba sobie włącza drugie oko, w efekcie otrzymując obraz podwójny, co jest dramatyczne i naprawdę nie polecamy tego, bo są soczewki, które można to sobie wywołać, także jak sobie zakładałyśmy takie pryzmaty, czy to na zajęciach, czy na terapii, i czasami, to wiemy, co taka osoba czuje, nie polecamy, proszę tego nie robić, jak wiemy, że mamy problem wzrokowy grubszy, to udajemy się do specjalisty po zestaw ćwiczeń, które są dla nas przygotowane. Ale my się też przygotowałyśmy, żeby parę ćwiczeń pokazać, Magda, prawda? Tak, to możemy tego teraz dojść. Chwileczkę zmienić popis. Zobacz, stopnia się przygotowałyśmy. Ja nawet mam tutaj takie rekwizyty, które normalnie służyły nam do ćwiczeń z dziećmi, ale tak w ogóle to też fajnie wygląda, więc możemy pokazać. Tak, to co pozytywnie wpływa na nasz układ wzrokowy, to przede wszystkim zmiany odległości obserwacji. Jeżeli pracujemy w bliskiej odległości, starajmy się jak najczęściej przerzucać wzrok daleko i będzie to efektywne tylko w momencie, kiedy my będziemy przy przerzuceniu uzyskiwać pełną ostrość widzenia. Czyli na przykład rano spójrz przez okno i zobacz najmniejszy napis reklamowy, który jesteś w stanie zobaczyć w dużej odległości. Potem podczas pracy, tak naprawdę jest zasada fajna 20-20-20, czyli co 20 minut na 20 sekund przerzuć wzrok, staraj się rozluźnić na tyle oczy, żeby znowu z łatwością móc odczytać te rzeczy, które widziałeś z samego rana. To trzecie 20 to jest 20 mrugnięć z tych takich pełnych. 20, 20, 20. O, ja myślałam, że 10 na 10 i na 10 stóp. Może też tak być. To ja mam takie pytanie, żebym jeszcze zrozumiał. Jaki dystans uznajemy za dużą odległość? Czyli powiedzmy, że ja teraz patrzę na komputer, a teraz przewrócę wzrok i patrzę na koniec mojej kuchni, która jest tam powiedzmy 20 metrów ode mnie. To już jest daleko, czy to jeszcze... Dosyć fajnie. Badanie wzroku wykonujemy w gabinetach 6-metrowych, bo 6 metrów już jest przyjmowane jako odległość, gdzie akomodacja się w pełni rozluźnia. Także tak naprawdę, jeżeli pracujemy w krótszym gabinecie, w krótszym pomieszczeniu niż te 6 metrów, albo po prostu mamy przed sobą ścianę, a chcemy sobie umożliwić przerzucanie wzroku, możemy powiesić lustro. Lustro po prostu podwaja nam odległość czegoś, na co obserwujemy, na co patrzymy. I też tym się po prostu posłużyć, nie? Także przerzucanie wzroku i przerwy. I tutaj takie przesłanie do wszystkich, którzy jeżdżą komunikacją miejską. W momencie, kiedy jedziesz tramwajem i możesz fantastycznie zrelaksować swój wzrok, nie skroluj telefonu, tylko patrz przez okno. To nie jest takie proste, Ala. To nie jest takie proste, wiesz o tym przecież, że po całym dniu pracowało to się dowiedzieć, co tam na Facebooku nowego. No, to dobra, jest plaga naszych czasów. Trzeba to... Ale przerzucanie wzroku... Jeszcze tylko nadmienię i właściwie powtórzę, że jak chcemy przerzucać wzrok daleko, blisko, bo generalnie fajnie jest po pracy sobie wzrok rozluźnić patrząc daleko, ale jak chcemy sobie wykonać ćwiczenie, to wtedy patrzymy, ustawiamy sobie coś, co będzie w odległości, gdzie my jeszcze widzimy ostro, czyli widzimy to bardzo dokładnie. Powiedzmy, że moja odległość jest jeszcze tutaj, chociaż już trochę walczę, wyostrzam to sobie. Czekam chwilę, tak żeby to po prostu dobrze zobaczyć, po czym przerzucam wzrok w dal, czyli minimalnie 6 metrów, najlepiej więcej i tak jak Ala mówiła, patrzymy na coś małego, tak żeby to sobie wyostrzyć. I takie ćwiczenie wykonujemy na zmianę, to znaczy raz dalej, raz bliż i tak dalej. Te ćwiczenia fajnie jest wykonać na nieprzemęczonym wzroku, bo jak jesteśmy już mocno zmęczeni, to takie skupianie się tutaj będzie ciężkie, ale wtedy jak jesteśmy zmęczeni, fajnie jest patrzeć do dali, bo to wtedy nas będzie rozluźniało. Mhm. Kolejną rzeczą, która fajnie nas porozluźnia i pozytywnie wpłynie na nasz układ wzrokowy, to same ruchy oczu. Dlatego, że kiedy my patrzymy na bliską odległość, nasz układ wzrokowy ustawia się zbieżnie
a to nie jest nasza fizjologiczna, naturalna pozycja do długotrwałej pracy. No i każde takie ruszenie tego układu wzrokowego w różnych kierunkach jest dla nas bardzo korzystne. I tutaj pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, to spojrzeć po prostu na okno i śledzić wzrokiem wszystkie kąty okna. Możemy spojrzeć na narożniki pomieszczenia i też bez ruchów głowy, ograniczamy, a po prostu przerzucamy oczami w każdym kierunku, naprawdę poczujemy aż takie ból mięśni dosyć szybko. Tak, dosyć szybko. Jeżeli chodzi o intensywność tych ćwiczeń, to oczywiście nic, w niczym nie można przesadzić. To ma być parę ruchów, które po prostu odblokuje nam ten układ mięśniowy, a nie katowanie się godzinami, bo po prostu teraz będę lepiej funkcjonować. I przy ćwiczeniach wzrokowych bardzo często nie chodzi o szybkość, a jakość tego ruchu, tak? Czyli w momencie, kiedy śledzimy wzrokiem coś, no to robimy ten ruch płynny, dokładny, w każdym kierunku dociągamy. Czyli chodzi o dokładność i tutaj też jak patrzymy na przykład, bo można też zrobić takie ćwiczenia kółeczkami, żeby sobie patrzeć dookoła i nie trzeba robić tego szybko. Jeżeli ktoś nie jest w stanie sobie wyobrazić takiego kółeczka, które będziemy śledzić, można też to robić z czymś, na przykład z długopisem po prostu, żeby sobie to kółeczko wyznaczać i patrzeć cały czas w kierunku tego, właściwie nie w kierunku, tylko na końcówkę długopisa na przykład. Jeżeli ktoś już będzie takim kolejnym, jakby w kolejnym poziomie będzie chciał się bardziej wyluzować i rozluźnić i będzie już w stanie sobie wyobrazić koło, które śledzimy dookoła, to będzie można też to zrobić z zamkniętymi oczami. To dodatkowo nas relaksuje, trochę wycisza i sobie te oczy, te mięśnie ćwiczymy, ale one dodatkowo są bardziej zrelaksowane. To co mi mówisz, to mi przypomina, bo ja kiedyś robiłem kurs szybkiego czytania i tam dużo było na temat wskaźnika, czy tam używania palca, długopisu do przesuwania. I właśnie było pokazywane takie ćwiczenie, żeby siebie nagrać, jak próbujemy sobie wyobrazić okrąg, że po prostu jak próbujemy oko przejść okręgiem i później siebie nagrać, jak ktoś nam na przykład palcem lub sami to palcem prowadzimy. I chodziło o to, żeby pokazać, że tak naprawdę gdy mamy ten punkt wiodący, to mamy ten ruch płynny, a nie tak, że skaczemy. Tak. I bardzo dużo z problemów wzrokowych, czy problemów z uczeniem się, z czytaniem jest właśnie związane z zaburzeniami samych ruchów oczu. To jest temat już pod terapię wzrokową, ale o tym mogą jakby pomyśleć rodzice dzieci, jeżeli na przykład macie problemy z czytaniem, z zachęceniem do czytania, czy dziecko często gubi się w linijce, gdzie dalej ma czytać. Tutaj warto takie dziecko zdiagnozować właśnie pod kątem dokładności ruchów oczu i ewentualnie wprowadzić ćwiczenia. Okay. I jest jedna kwestia, ostatnia już w aspekcie ćwiczeń wzrokowych, to sama taka relaksacja, której uczymy się wyczucia zrelaksowania naszego ciała. Na pewno osoby, które ćwiczą, słyszały pojęcia czucia mięśniowego, czyli na przykład jeżeli robisz przysiad, masz go zrobić tak, żeby odpowiednie partie mięśniowe wyczuć. I to samo może być z układem wzrokowym. My czujemy zmęczenie i ból głowy, ale też możemy wyczuć napięcie oka i jego rozluźnienie. I w samym takim nauczeniu się tego napięcia, rozluźnienia bardzo pomaga na przykład zamknięcie oczu i wyobrażanie sobie bardzo odległego elementu, na przykład statek pływający na horyzoncie albo coś bardzo, bardzo czarnego i jeden jasny punkt na samym końcu. I prawdopodobnie większość z Was poczuje, że faktycznie w tych oczach taki luz się włącza i my tego luzu na co dzień chcemy, więc przed tym snem, poza tym, że wyłączamy światła i się relaksujemy od telefonu, to właśnie też ćwiczymy właśnie takie włączanie luzu w samej gałce ocznej. Okej, okay, czyli tak. Podsumowując mniej więcej co mieliśmy. Pierwsze to jest to 20-20-20, czyli tak. Co 20 minut na 20 sekund i 20 mrugnięć. Drugie to... 20 minut, tak, na 20 sekund, tak. Tak, tak, tak. Drugie to było, że te rogi pokoju, rogi okna, czy właśnie z tą zabawką jakąś śledzić, czym płynniejszy ruch, tym lepiej. I trzecie to było zamknąć oczy, zwizualizować sobie coś daleko lub biały punkt na czarnym tle. Jeszcze przerzucanie daleko blisko, nie? Żeby tam daleko. Sobie coś daleko wypatrzeć i tam na tym się skupić i to wyostrzyć. Poza ćwiczeniami relaksacyjnymi, też żeby sobie poprawić trochę wydolność oczu, możemy pomyśleć o ćwiczeniach, które będą nam zamiast relaksować mięśnie napinać. To już tych ćwiczeń nie będziemy pewnie wykonywać po ciężkim dniu pracy, bo nie ma co się bardziej zajeżdżać, ale w momencie, kiedy mamy
chwilę dla siebie i możemy sobie takie ćwiczenie wykonać, co też jest fajne. I pierwszym takim ćwiczeniem będzie na przykład ćwiczenie na amplitudę akomodacji. Ono polega na tym, że bierzemy sobie tekst, no albo ewentualnie zabawkę, bo to też działa, szczególnie u dzieci fajniej, u nas właściwie tekst się bardziej nada, ale to nic. Zbliżamy sobie, powiedzmy, że mamy to w jakiejś tam odległości, może usiądę teraz inaczej, mamy to w jakiejś odległości i zbliżamy sobie ten tekst, najlepiej, żeby był mały, wydrukowany na takiej niewielkiej kartce, wtedy jest najwygodniej. I czy tekst na telefonie sobie... może być, czy lepiej nie? Nie, zwykłą kartkę preferujemy. Żadnych telefonów. Ćwiczymy, żeby było lepiej, nie żeby było gorzej, tak? Czyli teraz sobie zbliżamy powolutku i czekamy na moment, kiedy właśnie zaczniemy walczyć. Tutaj ja już powoli, o, teraz on już mi się delikatnie zaczyna zamazywać, ja jestem w stanie go wyostrzyć, on jeszcze na chwilkę mi się zamarza, a potem już będę to utrzymywać. Starać się przez chwilę to utrzymać, tak żeby tutaj on był na pewno ostry i potem jeszcze raz. Chodzi o to, żeby ten punkt z czasem robił się coraz bliżej i coraz bliżej. Wtedy wiemy, że te ćwiczenia przynoszą dobry rezultat. Można sobie to też na przykład zmierzyć. Żeby... Magda powinna to pokazać każde oko osobno, jednoocznie. Dlatego Zaza nie będzie, ponieważ jedno oko pozostaje zasunięte i drugie oko pozostaje zasunięte, a do zrobienia Zaza jest ćwiczenie punktu bliskiego konwergencji, tak. Czyli z przesuwaniem do czubka nosa. Tak, to Zaza mogę zrobić, jak chcecie, bo to jest bardzo efektywne. Nie. nie stresujmy ludzi. Jak studia, to nie wiedziałam o tym, jak głęboko będę w te oczy patrzeć i ZES był rzeczą, która nie pociągała mnie, a teraz po prostu się w tym specjalizuję. Tak. Idźmy dalej z pytaniami, bo nam wszyscy zasną. Okej, bo jest dużo pytań. Część już odeszło tak daleko od tematu, ale wróćmy do nich. Chwileczkę, bo jedno to obiecywałem. Pytanie na później. Magda wspomniała na początku, że ważne jest oświetlenie podczas czytania pracy z ekranem. Chętnie usłyszę więcej. Macie może radę, jakie światło lepiej jest mieć w pokoju, gdzie pracujemy, przy ekranie, zimne, ciepłe, dodatkowo lampkę na biurku albo za sobą. Jako anegdotę napiszę, że kiedyś w przypadku pracy szef dla całego działu IT w biurze zmienił oświetlenie na jak najzimniejsze, bo lepiej się skupić i odchciewać się spać. Pracy podziałał w 100%. Totalnie, szef miał rację, on zrobił to, na czym mu zależało, to na pewno osiągnął, bo to zimne oświetlenie będzie pobudzało i to jest fakt. Jakie oświetlenie jest dobrze mieć? Dobrze jest mieć przede wszystkim oświetlenie, jeżeli czytamy na przykład, to dobrze jest mieć oświetlenie dosyć intensywne, z tego powodu, że czytanie jest trochę łatwiejsze w momencie, kiedy źrenica jest zwężona. Wtedy nasz układ akomodacyjny nie musi się tak mocno spinać, to pierwsza sprawa, a dwa, że jest zupełnie dużo wygodniej. Jeszcze teraz sobie pomyślałam o jednej rzeczy, że czasami właśnie mama krzyczała na mnie, że mam nie czytać w złym oświetleniu, to było jedno, a drugie, że jak sobie myślę o oglądaniu na przykład filmów z komputera w ciemnym pomieszczeniu, to tu chyba też warto utrzymywać takie... Tak. Troszkę bardziej natężone oświetlenie, właśnie po to, żeby źrenice były trochę bardziej zwężone i żeby tego światła niebieskiego, szczególnie z widma, z naszego laptopa, dochodziło do nas jak najmniej. A im mniejsza źrenica, tym wiadomo, mniej tego światła przyjmiemy. A ja tutaj w innym aspekcie powiem, w tym co mówiłam przy e-papierze, czyli że nie powinniśmy tworzyć bardzo dużych kontrastów między tym, na czym się skupiamy w bliżej, do tego, na jakie mamy otoczenie, żebyśmy mieli na co przerzucić wzrok i po prostu doprowadzić do rozluźnienia akomodacji chociaż na parę sekund. Jeżeli chodzi o stanowisko pracy, to w normach BHP jest to bardzo, bardzo mocno opisane, wyszczególnione. To powinno być takie oświetlenie, które tworzy jak najmniej cienia, równomiernie oświetlone z różnych stron. A jeżeli chodzi o taki komfort pracy codziennej, to zadbaj o to, żeby twoje biurko nie było ustawione zaraz przy ścianie, bo wtedy nie masz na co przerzucić wzroku. Fajnie, jeżeli masz światło dzienne w pomieszczeniu, które może rozświetlać twoje miejsce pracy, chociaż pracowanie pod słońcem nie jest łatwe, więc tutaj jakieś żaluzje odpowiednie będą musiały podziałać. I pracuj ze światłem tak naprawdę, bo inne światło jest potrzebne rano, inne po południu, inne kiedy jesteśmy zmęczeni. Więc takie żarówki, które mają możliwość dostrojenia intensywności, będą się bardzo dobrze sprawdzały. I lampka na biurku tak, ponieważ ona po prostu sprawi, że twoje stanowisko pracy jest doświetlone i to jest to, co już Magda mówiła, czyli źrenica będzie troszeczkę zwężona. Ja bym chciał wrócić do tej kwestii biurka.
Czyli rozumiem, że przez biurko przy ścianie masz na myśli, że na wprost ciebie jest ściana i patrzysz na ścianę. Okej, okay, no to mam bardzo źle ustawione biurko, bo centralnie przede mną jest ściana. A powiedz ty lustro. Nie, bo ja to po biurko podnoszę, to bym co chwilę je zrywał. Coś wymyślisz. Ale dobrze wiedzieć, okej, okay, dobrze wiedzieć. W międzyczasie było też takie pytanie, którego przyznam się szczerze nie rozumiem, ale podejrzewam, że wy wiecie o co chodzi. A czy te okulary z dziurkami leczą wadę wzroku? Chodzi mi o okulary ajurwedyjskie? Ajurwedyjskie, tak. Ta-dam, okulary nie leczą. One to są okulary, które są skonstruowane jak sito. To jest płytka, która ma bardzo dużo dziurek. I jest znane zjawisko pinhole tak zwane, gdzie... Otwór stenopeiczny. Czy jakbyśmy chcieli sobie to wyobrazić, tak jak działa migawka aparatu. W momencie, kiedy chcemy uzyskać najlepszą ostrość, otworek jest najmniejszy. Odcięte są wszystkie promienie światła, które są obwodowo. I faktycznie, kiedy założymy okulary ajurwedyjskie, przy delikatnie nieskorygowanej wadzie wzroku, jesteśmy w stanie zobaczyć wyraźniej. Dlatego, że promienie obwodowe są wtedy odcięte. I to taki delikatny otwór, ten pinhole, jest jedną z metod sprawdzenia, czy już dokorygowaliśmy odpowiednio pacjenta. Bo jeżeli mały otworek umieścimy przed oko i już nie poprawia mu to ostrości, to znaczy, że szkła, które zastosowaliśmy, są właśnie w punkt odpowiednie. Więc absolutnie okulary ajurwedyjskie nie leczą. Dają wrażenie lepszej ostrości wzroku u osób, które są niedokorygowane. Ale też ten temat pogłębiałam w zakresie badań takich, po prostu była próba osób, które nosiły te okulary przez dłuższy okres czasu i badano im wadę wzroku, no niestety nie uzyskano żadnej poprawy w samej wadzie wzroku, a uzyskano efekt bólu głowy, atenopii, no po prostu taki zmęczenia tej osoby. Tak, to generalnie działa podobnie do tego, co my robimy swoją źrenicą przy dużym oświetleniu, właśnie z tego powodu, jak idziemy sobie na przykład na spacer, jak jest bardzo, bardzo jasno, jesteśmy gdzieś na wakacjach, plaża, w ogóle cudo, i ja nawet ściągając okulary wtedy, mimo mojej wady, widzę naprawdę świetnie, właśnie z tego powodu, że moja źrenica jest wtedy maleńka i te wszystkie promienie, które obwodowo, tak jak Ala mówiła, dochodzą do oka i normalnie ogniskowałyby się w jakichś dziwnych miejscach, one po prostu są odcięte, więc ich nie ma, one mi nie przeszkadzają. To samo robimy mrużąc oczy. Dokładnie to jest ten sam pomysł, tyle tylko, że właśnie to jest wielkie rozczarowanie wielu klientów, którzy kupują sobie czy na AliExpress, czy na jakichś magicznych stronach te okulary, które poprawią ci wzrok. Faktem jest, że jak takie okulary ubierzemy, widzimy lepiej. My w ogóle z tym nie będziemy polemizować ani walczyć, bo to jest prawda. Widzimy lepiej, ale one zupełnie nie wpływają na wadę wzroku, więc magicznie nie wyleczymy wady wzroku. Okej, okay. Idąc dalej z pytaniami, to odpowiadaliśmy. Jeśli ma się dużą wadę wzroku, krótkowzroczność, czy sposób korekcji do pracy przy komputerze ma znaczenie dla jej powiększenia się? Soczewki versus okulary. Mhm. Tak, ma znaczenie, jak najbardziej. Duża wada wzroku w okularach wpływa po prostu na parę parametrów i na akomodację, i na samo ustawienie oczu. Tutaj już wchodzimy po prostu w optykę i w kształt soczewki, bo te soczewki działają jak pryzmaty ustawione bazą do nosa. Może nie powinnam tego rozwijać, żeby tutaj nie zamęczyć. Jeżeli masz dużą wadę wzroku i odczuwasz różnicę w soczewkach kontaktowych i w okularach, to udaj się do optometrysty, powiedz o swoim problemie, bo możliwe, że musisz mieć wprowadzone ćwiczenia wzrokowe, które poprawią ci widzenie w soczewkach kontaktowych. Wydaje mi się, że nie to było pytaniem, że pytanie bardziej było ogólnie, że czy jest jakaś preferencja, w którą stronę, czy soczewki, czy okulary do pracy przy komputerze? Czy są tutaj w komputerze, tak jak już powiedziałyśmy, przy komputerze lepsze będą okulary właśnie z tego powodu, że mrugamy mniej i soczewka wtedy będzie nam podsychała. Mhm. Generalnie dużo lepiej jest wtedy zastosować okulary, przy czym zupełnie zrozumiałe jest to pytanie, bo przy dużych minusach obraz jest pomniejszony i to nam daje mniejszy komfort. Więc tutaj też trzeba będzie to wypośrodkować i też dobrze, tak jak Ala mówi, udać się na badanie, bo tu dopiero specjalista będzie w stanie powiedzieć, co i sami tak naprawdę to określimy. Czy nam tak mocno przeszkadza ten pomniejszony obraz, że suchość oczu, która ewentualnie wystąpi, jesteśmy w stanie sobie z nią podziałać
powalczyć kroplami nawilżającymi i to dla nas będzie mniejszy problem, czy jakby na tyle będzie to dla nas uciążliwe, że będziemy po prostu woleli użyć okularów. To jest kwestia osobniczo zmienna, myślę. Jedynie przypomnę, jeśli chodzi o monitor, ekrany, to że jest bardzo dużo opcji tak zwanych accessibility w Windowsie, które pozwalają powiększyć obraz, powiększyć czcionki i tak dalej. Że też można wtedy w ten sposób skorygować, jeśli no, przez już okulary jest wszystko za małe. Tak, to co w tej sytuacji, kiedy pomniejszony obraz, tak, ale to jest pułapka dla osób niedokorygowanych. Ja po prostu wręcz uwielbiam to, że moja mama, która powinna nosić okulary do czytania, ich nie zakłada, bo korzysta z czytnika i robi sobie takie wielkie litery. Te tak. litery nadal są lekko zamazane, to nadal nie jest czarne na białym, tak jakbyś powinno. I okulary na daną odległość powinny być noszone i duże znaki nie są remedium na każdą sytuację. Aha, czyli tak skończę się przy tym pytaniu, bo ja na przykład czasami jak czytam na czytniku już pod wieczór i kładę się w łóżku, to zdejmuję okulary, no bo parę razy mi się zdarzyło przespać na okularach, czyli jednak lepiej jak czytam jeszcze w tym łóżku, to lepiej te okulary zachować na nosie. Dla krótkowidza jak najbardziej, ponieważ zdejmując okulary zmieniasz zupełnie wysiłek akomodacyjny. Okej, okay, dobrze wiedzieć. I rozleniwiasz trochę twój układ wzrokowy. Dobrze. To nie pracuje. Tak. Krótkowidz powinien również w bliskich odległościach pracować w okularach, żeby jego akomodacja działała w stabilny sposób. Tutaj na pewno chciałyby się odezwać osoby, które zalecają nienoszenie okularów na bliskie odległości. To jest bardzo indywidualne zalecenie i tutaj z pomocą przychodzą okulary wspierające akomodację. To hasło już wielokrotnie się przewinęło, więc ja może po prostu krótko powiem, czym są te okulary. Okulary wspierające akomodację to są soczewki, które mają inne wartości w zależności od położenia, przez które patrzymy w soczewce. Kiedy patrzymy na wprost, mamy nasze wartości korekcyjne do dali i stopniowo spuszczając wzrok w dół, tak, spoglądając w dół, są soczewki mniej minusowe czy bardziej plusowe, i ma to nam pomóc przy czytaniu w bliskich odległościach. Moja mama miała takie jedne, ale z tego co pamiętam, ona w ogóle nie lubiła ich nosić. Były strasznie drogie i później się wkurzała, że wydała tyle kasy na okulary i po prostu nienawidziła ich nosić. To najprawdopodobniej mówimy o progresywnych okularach i tutaj, uwierzcie mi, sprzedaż okularów progresywnych i okularów wspierających akomodację nie jest rzeczą prostą. To nie jest sprzedaż produktu, to jest sprzedaż tak naprawdę, która musi być i w gabinecie i odpowiednio skorelowana z oprawką i ze stylem życia danej osoby. Aha, to dobrze wiedzieć. Tak, okay. Pytanie dla każdego. Jasne. Wydaje mi się, że to było odpowiedziane, ale na wszelki wypadek. Czy można mieć równocześnie okulary, filtr niebieski i antyrefleksy? Ja mam takie, tak. więc... Dlatego, że antyrefleks to jest ta powłoka, która sprawia, że nie ma dodatkowych odbić w soczewce, czyli patrząc na źródło światła widzisz jeden punkt, a nie punkt i odbicie, a filtry chroniące przed światłem niebieskim to jest kolejna powłoka nałożona. Na dzień dzisiejszy pod hasłem antyrefleks zazwyczaj kryją się już naście powłok, które są utwardzające, łatwo czyszczące, oleofobowe, hydrofobowe, a po prostu, żeby marketingowo to ubrać w jedno hasło, to jest antyrefleks. No ja pamiętam, że jak moje pierwsze kupowałem, to był pojedynczy antyrefleks podwójny, a później to już w ogóle się zrobiło jakieś już czydzie, bo okej, nie kumam. Przy czym trzeba wiedzieć, że soczewki z tych najtańszych, takie podstawowe soczewki z antyrefleksem, nie będą miały tych funkcji, o których mówi Ala, że to nie jest na 100%, że jak mamy soczewki z antyrefleksem, to one już będą miały wszystkie bariery, począwszy od łatwego czyszczenia do utwardzenia i w ogóle niezniszczalności, to tak nie jest. Za to zwykle trzeba dopłacić. Przy czym jeszcze raz, Ala? Jako kolejne warstwy, po prostu antyrefleks jest jedną z warstw, która ma za zadanie po prostu niwelować odbicia w samej soczewce. Okej, okay, no to ja zapytam się, bo poruszyłaś temat, który mnie interesuje. Te powłoki, łatwość czyszczące się, bo przyznam się szczerze, dopłaciłem za to i czuję się kompletnie oszukany. I tak trzeba czyścić, to jest po pierwsze. Wręcz powiem szczerze, że mam wrażenie, że one się bardziej brudzą niż moje poprzednie bez tej warstwy, bo teraz nieważne, coś mi się pojawi na nich, to od razu mam wrażenie, że całe to jest rozmyte,
a wcześniej to było jakieś najwyżej punkcik, który gdzieś było. Bardzo ważne jest też, czym czyścimy okulary. To muszą być odpowiednie ściereczki, odpowiednie płyny do okularów. I tutaj bardzo przestrzegamy przed ściereczkami sprzedawanymi w sieciówkach, takimi już zapakowanymi w woreczek, takimi nawilżonymi. Taki kartonik najczęściej właśnie. I to ja chyba, żeby się upewnić, to pokażę, bo chyba ja właśnie coś takiego używam. Dlatego, no, że te ściereczki mają, no po prostu są bardzo agresywne dla soczewek i one nie są zalecane dla okularów z antyrefleksem i po prostu, Tak, to Maciej. Okej, czyli mam tego nie używać, dobrze wiedzieć. Tak, najprawdopodobniej już starłeś, wyczyściłeś te powłoki łatwo czyszczące. Wcześniej ja przez długi czas używałem te materiały, co były do mnie dostarczone z okularami i przez długi czas kupowałem. Dopiero jak już tak te okulary się już trochę same zjechały, to wtedy zacząłem przeczytać na takie trochę rzeczy. Trochę szanujące się firmy optyczne dają naprawdę dobre gwarancje na swoje produkty i posiadają laboratoria sprawdzające, czy te soczewki spełniają ich jakość. I teraz jeżeli od razu jak kupiłeś okulary, one się nie czyściły wcale, to najprawdopodobniej trzeba było po prostu to pchnąć na reklamację. No a to mądry Polak po trabandzie. Przy czym generalnie teraz jest możliwość, że już po prostu sobie rozpuściłeś. Ale tak, tak, teraz to tak, ale one mi od początku, tak naprawdę już pierwszego dnia uważałem, że no czuję się oszukany na tej warstwie czyszczącej. No słuchajcie, żeby odbudować po prostu jakość naszego zawodu i wzbudzić wasze ponowne zaufanie, to powiemy, że no my jesteśmy dla was. Jeżeli kupiliście okulary, które kosztowały kupę hajsu i trafiły do szuflady, to wiedzcie, że okulary w dużej mierze mają coś takiego jak gwarancję adaptacji. To dotyczy szczególnie okularów progresywnych. I ta gwarancja adaptacji zakłada to, że jeżeli nie możesz się przyzwyczaić do danego produktu, to dany optyk musi ci zagwarantować dwie pary okularów. Jedne do dali, drugie do bliżej. Okej. Jakość jest niezadowalająca, a tak jak Ala mówi, czujemy, że wydaliśmy straszne pieniądze i to w ogóle nie jest adekwatne, to ja też bym się nie wahała, poszła o tym powiedzieć. Być może optyk po prostu da nam takie rozwiązanie, że dopłacimy sobie do czegoś, co będzie lepsze, no i po prostu dostaniemy lepszy produkt. Jako wymianę tego, co już mieliśmy. Także tak. Nie bójcie się wracać, pytać. Jesteśmy na wszelkich forach optycznych chyba, które są w tym kraju i widzimy, że naprawdę jakość tych usług idzie na szczęście coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej i wydaje mi się, że już teraz salonu optycznego, gdzie będziemy traktowani jako petenci, nie ma. A jeśli jest, to pokażcie go palcem i tam napiszemy do nich. Dajcie mi chwilkę, bo muszę przebić się przez pytania. Pytanie o laserową korekcję bym na razie chciał zachować, bo to jest duży temat i przyjrzyjmy się, czy są jakieś prostsze rzeczy na odpowiedzi, no nie? To nie jestem pewien, czy chcecie odpowiadać, ale zostaje to do waszej decyzji. Czy możecie polecić bądź odradzić jakieś konkretne krople? Tak. Tak, myślę, że możemy. Tak. Polecamy krople, które zawierają w składzie dużo hialuronianu. To jest jedna sprawa, a druga sprawa jeszcze to to, że idealnie jest, jeżeli jest dużo hialuronianu, a nie ma konserwantów. Czasami jest tak, że konserwanty działają w odwrotny sposób niż powinny działać krople. Zakraplamy i czujemy jeszcze większą suchość, co jest w ogóle bez sensu. Czasami jest właśnie tak, że to jest taka jakby reakcja alergiczna naszego oka na konkretny konserwant, więc warto się dopytywać, czy w danym produkcie jest jakiś konserwant, są takie krople, tu może nie z nazwy wymienię, ale są takie krople, które mają właśnie specjalną buteleczkę, nie mają zupełnie konserwantów, a ta butelka jest o tyle specjalna, że jak sobie wpuszczamy do oka krople, to powietrze się nie zasysa z powrotem, więc jakby cały czas ten płyn jest... Jeśli to jest produkt, który jakoś wy rekomendujecie, jest bezpieczny dla ludzi, że nie wymaga jakiejś recepty, coś takiego, to moim zdaniem możecie podać nazwę. Ja jestem wielbicielem kropli Hylożal. A ja lubię Hialdrop bardzo. Czy mógłbyś się napisać tutaj w czacie to te nazwy, to ja je wkleję do czatu, gdzie ludzie są, bo no tak to przyznam się szczerze, z nas zasłuchuję, nie słyszę. Ale jeżeli chodzi o samą kwestię konserwantu, to też nie możemy, że tak powiem, go aż tak strasznie oczerniać, bo są wspaniałe krople, które te konserwanty zawierają. Tutaj jest bardziej kwestia, bo no też w tej branży bardzo dużo się zmienia. Teraz już są badania prowadzone w taki sposób, żeby dobierać konserwanty, które nie będą miały jak dostać się do struktury naszego filmu łzowego czy do struktury naszego oka. One są tak dobrane rozmiarem, że naprawdę spłyną po oku, a nie dostaną się i nie będą wpływać.
Także nie oczerniamy też tego konserwantu w 100% i wydaje mi się, że zaleceniem jest prawidłowym po prostu zmienianie co jakiś czas kropli, żeby różne warianty i wykluczyć tak naprawdę uzależnienie się od jednego typu kropli zrobić. I są krople, które odradzamy. Co są krople, które są reklamowane typowo na zmniejszanie zaczerwienienia oczu? Ponieważ bardzo często takie krople, które mają tylko to słowo w hasle, zmniejszamy zaczerwienienie w oczu, wpływają na zmniejszanie naczynek krwionośnych w oczach i de facto doprowadzają do niedotlenienia oka. I tutaj chyba też możemy podać nazwę. Jasne. Tak, myślę, że możemy. Chodzi o krople Starazolin. Te krople są dostępne w aptekach, są sprzedawane bez recepty i tak naprawdę one mają przynieść nam ulgę, kiedy oczy nas strasznie pieką, są strasznie czerwone, na przykład mamy w tej chwili alergię i w tej chwili musimy jakoś funkcjonować, to te krople się sprawdzą, ale one absolutnie nie nadają się do długotrwałego stosowania jako metodę na zmęczone czerwone oczy. Okay. Tak, żebyśmy jeszcze po prostu wkleić w czacie. Te, które polecacie, to jest Hyla Drop Multi i Hylo Gel? Hylo. Hylo myślnik gel. Tak. Okej, okay, to wklejam w czacie. Nazwy niepolecane i zostawimy w samym wideo, tylko dlatego, żeby się nie pomieszało. Okej, dobra. Napisałaś to, to wkleję. Bardzo dobrych kropli na rynku jest naprawdę dużo i... Myślę, że możemy z Magdą zrobić takie nagranie po prostu porównujące składy, czy po prostu zestawienie, bo tych produktów jest wiele i tabele powstają i my się możemy takimi tabelami podzielić i opublikować. Wydaje mi się, że byłoby to coś ciekawego. Jeśli to zrobicie, dajcie znać, to na pewno wspomnę o tym w IT Morning. Dobrze, ja tylko powiem, że ja te krople polecam i jestem jakby ich fanką, dlatego że ja je mam na półce. To nie jest tak, że wszystkie inne są złe, ale ja te sprawdziłam i wiem, że te są naprawdę okej. Okay. Też pacjenci, którzy ich używają, bardzo sobie chwalą, chociaż niektórzy nie lubią tej butelki. Ale to już jakby... Czyli pamiętacie, to jest jak z tymi dentystami. 9 na 10 poleca. Tak jest. Okej, chwileczkę, bo zgubiłem się na pytaniach. Muszę się teraz odnaleźć przez to, że wklejałem. Łukasz się pytał, czy będzie materiał dostępny jakoś po streamie. Tak, będzie dostępny na moim kanale YouTube. Nagranie także dostarczę właśnie tutaj do Optogatki i na waszym kanale wy będziecie to rzucać. Na Facebooku i na Instagramie. Tak. Okej, dobra, to no wiadomo, dostarczymy te materiały i wtedy zobaczymy, co z tym zrobimy. Coś tutaj dalej było. Urszula się dopytuje, progresywne i sprzyjające akomodacje to nie to samo? Chyba już mówiłyście, że nie, ale możemy jeszcze powtórzyć. Nie, generalnie okulary wspierające akomodacje są produkowane do pewnego zakresu wartości. Tutaj firma Hoya wypuściła soczewkę do plus 1,5 wsparcia, Magda, tak? Już tak, już nawet do plus 1,5, przy czym jakby działanie jest podobne. To też trzeba powiedzieć, że progresywne i wspierające akomodacje działają na tej samej zasadzie, czyli na, to jest to, że w górnej części mamy te mocy butelki. Ja kocham jakby takie porównania, bo ja nie zostawiam czegoś po prostu na jasnym porównaniu, takim bardzo, bardzo z grubsza, powierzchownym. Dlatego, że w ogóle te soczewki są dedykowane... Ja może tutaj przytnijmy ten temat, bo to jest duży temat, a jeszcze jest trochę pytań, czyli w skrócie. Ja jedno tylko stwierdzenie, że są to produkty dla innych grup wiekowych dedykowane do innego stylu życia. Producenci soczewek okularowych zakładają, że inaczej spędza czas 60-latek, 70-latek i 40-latek. Dlatego progres wspierający akomodację i progres dla młodych, aktywnych i dla starszych już bardziej siedzących jest zupełnie innym produktem. I wydaje mi się, że na tym miejscu możemy tutaj zakończyć tę odpowiedź. Chciałem dopytać o odległość od monitora, w jakiej powinniśmy pracować, aby nie niszczyć sobie dodatkowo wzroku. I czy przekątna ekranu ma tu jakieś znaczenie? Odległość pracy? Jejku, bardzo trudne pytanie. Chyba, wiecie co, chyba najbardziej temat jest opracowany przez BHP, bo to oni ustalili odległości, które są dla nas odpowiednie. Większa przekątna to większy obraz i mniejsza męczliwość układu wzrokowego. Wtedy mówimy dalej. Większa odległość, to znaczy w zakresie między 40 a 100 cm, to jest odległość, w której będziemy pracować
bez wysiłku szukania czegoś konkretnie na ekranie, ale argumenty za i przeciw tym odległościom też się znajdą. Inaczej ustawi sobie stanowisko pracy osoba pracująca z laptopem, inaczej osoba mająca 3 ekrany i to trzeba pod te kryteria dopasowywać. Czyli inaczej odsyłamy do BHP, albo jeśli tak można, to dziewczyny mogą przygotować dodatkowe nagranie u siebie, gdzie porozmawiają więcej, jak zrobią większy research kiedyś. Więc tak, jak chcecie zgłębić dokładnie temat, zapraszamy do nich i tam je możecie o to męczyć. Chyba jedno zdanie, że jeśli coś cię męczy, to zmień. O, jeśli coś cię męczy. I tutaj coś, z czego przyznam się szczerze, się zaśmiałem, bo akurat rozmawialiśmy o kroplach, więc po prostu źle zrozumiałem. Mi najlepiej działa czyszczenie płynem do mycia naczyń. Przez chwilę zrozumiałem, że autor sobie do oczu, ale wydaje mi się, że chodzi o ten, o okulary. Więc wróćmy. Mi najlepiej działa czyszczenie płynem do mycia naczyń i wycieranie ręcznikiem papierowym. Czy są sposoby czyszczenia, czy taki sposób czyszczenia nie ściera warstwy antyrefleksyjnych? Ściera. Ręcznik papierowy. Bardzo ostry jest, twardy, zahacza, a płyn do naczyń też jest bardzo agresywny. On fantastycznie odtłuszcza, dlatego masz świetny efekt wyczyszczonych okularów, ale w salonach optycznych są sprzedawane płyny, które też świetnie sobie poradzą, a będą bardziej bezpieczne dla twoich okularów. A jak papier toaletowy, ten wielowarstwowy, co jest rzekomo super przyjemny dla naszych dolnych części? Nie robiłyśmy badań. Nie robiłyśmy badań, ale myślę, że to już lepiej. Ale też zostawi takie kłaczki, więc... Nie, naprawdę. Ja mam taki z misiem i on nie zostawia. Ja testowałam na okularach, wybaczcie. Co jeszcze było? Ja najczęściej chucham i w bawełnę wycieram. Czy to też ściera warstwy, albo jest bardzo złe? Bawełnę. Pod kątem COVID-a to fatalne. O, nie chulamy publicznie. Wydaje mi się, że na okulary miało być. Bawełnę to znaczy w koszulkę, tak? Nie mam żadnego pojęcia. Wydaje mi się, że tak, ale możemy założyć, że tak. My na co dzień pracujemy w salonach optycznych, więc fajnie, jak wam się te okulary zniszczą. My lubimy takich klientów. Tak. Wracający klient. Także rewelacja. No. Szanujemy to bardzo. Nie, naprawdę najbardziej zalecamy te dedykowane płyny i dedykowane ściereczki z mikrofibry, które odpowiednio czyszczą. I ta ściereczka też musi być czysta, ponieważ my ją często czy w kieszeni, czy w etui i tak dalej. Ona też się zatłuszcza i zabrudza. I taką ściereczkę sobie pierzemy w szarym mydle, bez środków zmiękczających, bo one zwiększają poślizg ściereczek. I możemy stosować po prostu z dużym komfortem przez dłuższy czas. Czyli do pralki wrzucić tego niespecjalnie z resztą prania? Niespecjalnie. Nie. Okej. Generalnie tylko jeszcze powiem a propos tych ściereczek, takich co te ładne pokazałeś, to w mojej pracy najczęściej te ściereczki są kupowane przez ekipę, która pracuje w sklepie z telefonami. Oni też mają usługę naklejania tych takich ekraników właśnie, nie ekraników, tylko tej osłonki. Te ściereczki właśnie, te szkła hartowane wszelkie, to jest rewelacyjne w ogóle do czyszczenia przed nałożeniem, te ściereczki właśnie alkoholowe, bo na ekranie powiedzmy sobie nie płacimy takiej kupy hajsu za antyrefleks na ekranie, więc takie jednorazowe przetarcie idealnie odtłuszcza, oczyszcza, wszystko jest idealnie. I to jest taka rzecz, gdzie te ściereczki naprawdę się sprawdzają. Także gdyby ktoś... Ja jedynie przypomnę tutaj, że jest to wbrew gwarancji na przykład iPhone'a. O! Jest to wbrew gwarancji firmom optycznym. Także one po prostu zbyt agresywne do stosowania. No okej, to dobrze wiedzieć. Bo przynajmniej szczerze, ja używam, ja już mi się okulary trochę zajadą, ale będę się z tym bardziej pilnował. Dobrze. Tutaj Adam wrócił do tego, co mówiliście o płynach, tylko płyny zawsze mi zostawiały smugi. Jest jakiś, który panie polecają? Mówimy o płynach do naczyń, czy płynach do soczewek? Tak, do mycia naczyń. Tak, do mycia okularów. Już tutaj sobie na dużo płyn pozwoliliśmy, więc ja mam tutaj. Firmy Heine. Lens Heine. Cleans. Działa. Izo... Też jest świetne. Jeszcze raz powtórz, Ala. Izobłysk.
Czyli jeszcze raz. Mogłabyś pokazać, żebym napisał nazwę? Heine. Heine i co było... Czekaj, on mi tutaj próbuje wkleić jakąś nazwę firmy. Nie chcemy firmy dawać tutaj wywołać. Heine. Lubimy. Ale to właśnie nie ta firma, to jakiś chyba piosenkarz wygląda ze zdjęcia. A drugie to było Puco Błysk? Izo. Izo Błysk. Izo. Przez S czy Z? Przez Z. Z. Błysk. Razem czy osobno? Z myślnikiem? Okej. Dobra, to teraz została nam chwila. I nie jestem pewien, czy chcę otwierać tą puszkę Pandory, ale otwórzmy ją. Opinia o laserowej operacji oczu. Bo ja na przykład nie mogę mieć zrobione, bo tam ma, mi się, że zapamiętam, ta soczewka, czy coś takiego jest za mało, żeby cokolwiek tam operować. I też dużo słyszałem mieszanych opinii, że to jest bardzo młoda dziedzina i tak naprawdę nawet nie jesteśmy świadomi długotrwałych konsekwencji tego typu operacji i no... Ludzie, co robią w okulistyce, sami by sobie nie zrobili tego. I właśnie jestem ciekaw, jak to wygląda z waszej perspektywy, co wy o tym sądzicie, co wiecie. Czy Magda zrobisz, ja teraz dołączę, dobra? Dobrze, właśnie słyszę, że będziesz potrzebowała chwili przerwy. To teraz chyba nasze ulubione stwierdzenie, to zależy. Miałyśmy wczoraj też taką rozmowę. I ja na przykład sobie bym nie zrobiła takiej operacji z tego powodu, że jak zdejmę okulary, jestem w stanie funkcjonować. To nie jest tak, że jak zdejmę okulary i wstanę rano na przykład chcąc iść, nie wiem, do toalety, zajrzeć do lodówki, cokolwiek, albo tak jak Ali teraz płacze dziecko, musi się obudzić, to znaczy budzi się w nocy i po prostu musi wstać i coś tam ogarnąć. Bez okularów obie damy sobie z tym radę na pewno. Z drugiej strony, jeżeli jakaś wada wzroku, prawdopodobnie wyższa niż te, które my mamy, utrudnia nam w znacznym stopniu funkcjonowanie na tyle, że bez okularów nie jesteśmy w stanie, nie wiem, pójść do toalety, że pierwszą rzeczą, którą robimy, to jest nakładanie okularów i na przykład są bardzo ciężkie, uciążliwe i mamy tego dosyć. Ja myślę, że tutaj udałabym się na taką kwalifikację, bo tak jak powiedziałeś przed chwilą, ja na przykład mam za cienkie coś tam i to się nie uda. Właśnie masz za cienką rogówkę, bo tutaj na tych operacjach działamy na rogówce. To jest zabieg inwazyjny, powiedzmy sobie. To jest jednak jakaś ingerencja w organizm i jedni nie mają z tym problemu, inni trochę się obawiają. I powiem tak, że znamy razem z Alą, znamy pacjentów, którzy są naprawdę mega zadowoleni i to są zwykle pacjenci, którzy wyszli z wad wzroku, na przykład minus 6 czy plus 6, którzy mieli naprawdę uzależnienie od okularów na poziomie nie wstaje z łóżka bez okularów, to ci są przeszczęśliwi, nawet jeśli zostaje jakaś wada resztkowa. Z drugiej strony znamy też osoby, które są średnio zadowolone, bo czegoś innego się spodziewały. Jeszcze inne osoby są wcale niezadowolone, bo na przykład miałam plus 1, zoperowali mi to i okazało się, że mam plus 0,25. Czyli na przykład moja ostrość wzroku, ja sobie tak myślałam, że ta moja ostrość wzroku będzie naprawdę bez ograniczeń idealna i oni mi to zrobią do zera, ja już żadnych okularów soczewek nigdy na siebie nie założę, bo nie chcę, a tu się okazuje, że wada resztkowa pozostaje. No bo powiedzmy sobie szczerze, oko to jest organ, to są wszystko struktury po prostu i nie jesteśmy w stanie zawsze co do jakiejś tam jednostki, nie wiem, nanometra określić, czy to się uda, czy to się nie uda, czy to będzie na zero, czy to będzie na przykład z minus 6 na minus 1. Jedni będą przeszczęśliwi, bo będą nagle nosić z takich grubych denek, będą w stanie nosić cienkie szkiełka i będą sobie nosić przyjemne okulary, bo lubią okulary i będą sobie je nosić dla stylu samego, tak, żeby utrzymać coś na twarzy, bo tak jak ja na przykład swojej twarzy już za bardzo nie lubię w okularach, naprawdę mam wrażenie, że jestem po prostu, że czegoś mi brakuje. Z drugiej strony znam osoby i wiem, że takie są, które okularów swoich nie lubią i chciałyby się ich pozbyć. Na kwalifikacje można iść. To jest też jakiś koszt. Jak ktoś się zastanawia, to warto się w ogóle dowiedzieć, czy jest taka szansa, bo jeżeli to jest tak, że my trochę się tak zastanawiamy, trochę się już napalamy, że może pójdziemy na tą korekcję, potem idziemy na kwalifikację, okazuje się, że no przepraszam, ale struktura oka, grubość rogówki nie pozwala na to, no to tutaj myślę, że warto szybciej niż później się dowiedzieć, bo nie będziemy sobie robić nadziei, tak? Także są sytuacje, w których to ma sens ogromny i można,
To znaczy zawsze można, ale powiedzmy sobie, że nie we wszystkich sytuacjach i nie zawsze to da taki efekt, jaki chcielibyśmy uzyskać, więc warto to dobrze przemyśleć. No i ja na przykład przez to, że nie mogłem za kasę, którą planowałem w to zainwestować, zrobiłem sobie wakacje w Japonii. O, no widzisz, rewelacja. Tak, okej, nie wiem, czy Alicja słuchałaś, czy... Okej. Okay. Aniale się prezentujecie. O. Dobrze, to jeszcze jedno z pytań jest powiązanych z takim ostatnim tematem, żeby już na zakończenie, bo są jeszcze dwa pytania. Czymś, wydaje mi się, że to odpowiadaliśmy, ale na wszelki wypadek. Czym się różni badanie optometrystyczne od okulistycznego? W sensie ktoś od dawna nie był żadnego specjalisty od oczu, bo nie miał takiej potrzeby, ale się starzeje i woli sprawdzić, czy faktycznie jest wszystko okej. Okay. To do kogo najpierw lepiej pójść? Ja bym poszła i tu, ale najpierw udaj się do okulisty, po prostu, żeby zostało sprawdzone dno oka, ciśnienie wewnątrzgałkowe i sprawdzone zdrowie oczu, i z tą informacją udać się do optometrysty, ponieważ on jeszcze ponownie przemagluje się pod kątem najbardziej dobranej korekcji wzroku do twojego stylu życia, do twojego stylu funkcjonowania. A jeśli na przykład jest osoba, co nie ma okularów, to czy jest wtedy sens, żeby szła jeszcze do optometrysty, czy... Jasne. Okej. Okay. Tak. Tak, tak, bo że tak powiem, nasza dociekliwość jest myślę, że ponadprzeciętna i będę w stanie tutaj jeszcze doradzić. No chyba, że naprawdę bazujemy na zasadzie tej osoby, okulista powie, naprawdę panu, pani nic nie dolega, jest wszystko okej, okay, możemy zobaczyć się za 2 lata, to wtedy zapraszam po okulary przeciwsłoneczne bądź z innymi filtrami, żeby powinien dbać po wzrok. I zahaczyłaś o drugie pytanie, gdzie można dać sobie paniom zajrzeć w oczy? W Poznaniu. Obie panie są z Poznania. Mieszkamy i pracujemy w Poznaniu. Kontakt do nas można nawiązać przez Optogatkę. Myślę, że tak będzie najłatwiej. Magda pracuje pełnoetatowo. Ja pracuję teraz bardziej zleceniowo, ale też jestem dostępna. Także jeżeli ktoś ma taką potrzebę, że z nami się skontaktować, to jesteśmy do dyspozycji. To jeszcze tak właśnie to prowadzi do ostatniego mojego pytania, bo my na przykład, przynajmniej ja i tutaj przynajmniej parę osób zadawało pytania, jesteśmy z Wrocławia i to prowadzi do pytania tego, jak szukać dobrego specjalisty, czy na przykład no rekomendacji pewno już tak daleko idących chyba wolałbym, żebyśmy nie dawali tutaj na antenie, ale no właśnie jak tutaj tych specjalistów szukać i jak się w tym rozpoznać? Jest taka fajna organizacja, która nas, optometrystów, zrzesza. To jest Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki. I tam znajduje się lista optometrystów, którzy posiadają zweryfikowany dyplom ukończenia tego kierunku. I myślę, że to jest dobry początek, żeby w mieście znaleźć osoby, które są optometrystami i posiadają wykształcenie wyższe, które spełnia wymogi nie tylko polskie, ale standardy światowe. Z drugiej strony można też wejść sobie właśnie na, wpisać sobie po prostu optometrysta Wrocław i wtedy poszukać nazwisk. Jeżeli ktoś, jakaś strona internetowa, czy jakiś optyk wzbudzi nasze zaufanie, to wtedy można tylko zweryfikować, czy ta osoba ma nadany numer optometrysty, bo numer optometrysty jest nadawany tylko jeśli posiadamy dyplom i to udokumentujemy. Potrzebujemy wysłać właśnie skan czy kopię właśnie dyplomu. Numeru optometrysty bez tego się nie dostanie, więc tu mamy gwarancję, że jakby odpowiednio edukacja została odebrana. Tego, czy optometrysta będzie super sympatyczny, PTO nie gwarantuje, ale myślę, że będzie okej. Okay. Najwyżej traficie na doktora House'a optometrystów. Okej. Okay. Patrzę, czy są jeszcze jakieś pytania w czacie, ale wydaje mi się, że to było ostatnie. Też patrzę, że przekroczyliśmy 2 godziny. I wydaje mi się, że to jest taki dobry moment, żeby zacząć wszystko to zwijać, żebyśmy też nie trzymali ludzi, żebyśmy sami mieli jeszcze jakieś życie dzisiaj wieczorem. Ja z takich rzeczy, co bym chciał przypomnieć, bo to jest może łatwo być do zapomnienia, to jakie były te ćwiczenia? Czyli to było 20, 20, 20, daleko, blisko, patrzenie na rogi okna czy na rogi pomieszczenia płynnym ruchem, zamykanie oczu, i wyobrażanie sobie na przykład łódeczki na horyzoncie lub białego punktu na czarnym tle. Nazwy tych środków są w tym, które polecamy, które panie polecają, są w czacie.
Linki do strony są widoczne, na pewno są jeszcze podlinkowane na tym, ale no do widzenia, jakbyście mogły powiedzieć, gdzie was można znaleźć i jakieś takie myśli na zakończenie. Padło wcześniej pytanie, jakiej firmy nosimy okulary. A, tak, było to. Ja i Magda nosimy soczewki okularowe firmy Hoya i uważamy, że jest to naprawdę najwyższa jakość, jaką możecie po prostu odnaleźć. Takich wspaniałych firm jest więcej, które możemy też rekomendować i polecać, ale było pytanie, co nosimy, to odpowiadamy. Hoya, to są soczewki, a jeśli chodzi o ramki? A, to już kwestia... Kwestia gustu. To już jest kwestia gustu. Tych marek, ramek okularowych jest tak mnóstwo i są tak różne i tak na różne, powiedzmy, potrzeby będą odpowiadały, że tu zupełnie bym nie robiła kryptoreklamy. Ale to jest kolejna rzecz, która, no hejku, to jest temat rzeka, ale zakupy okularów w internecie korekcyjne to jest rzecz, do których nie rekomendujemy, dlatego że dobór oprawki do naszej wady wzroku i stylu życia jest naprawdę bardzo ważne i kluczowe do tego, żeby dobrze nam się w tym funkcjonowało. Na przykład w tych soczewkach nie za bardzo szłoby zamontować soczewki, nie wiem, plus 4 albo nawet minus 10. I dokładnie. Od rozstawu źrenic, wysokości, także technicznie jest to bardziej skomplikowane niż sama kwestia, jak te okulary w waszym odbiorze na nas wyglądają. To, co się nam coś, to, że się nam coś podoba, na przykład moja ramka dla niektórych może być atrakcyjna, ale właśnie jak spojrzymy na grubość, ona trochę tej grubości ma, ale jakbym miała wadę rzędu plus 7 albo minus 8, no to faktycznie te grubości będą mocno widoczne i tutaj taka ramka, którą ty masz, Macieju, już będzie dużo lepsza, bo ona trochę tych grubości ukryje. Więc tutaj też warto się udać do optyka i zapytać, bo nie wszystkie oprawki muszą być dla nas. A ja myślałem, że okulary z szybką, ze soczewką plastikową nie mają tego problemu z grubością. Też mają? Wszystko po prostu musi być odpowiednio dobrane w zakresie właśnie, ale indywidualnym, ponieważ kluczowe jest położenie naszego oka w obszarze samej oprawy, czy to jest centrum, czy to jest bliżej do nosa i przeliczenie grubości soczewek zewnętrznych. Okej. Okay. Dobrze, czyli to było o okularach, to teraz jeszcze w takim pytaniu, gdzie was można znaleźć? Czyli jest to Optogatka na Facebooku, na Instagramie mówiłyście, że jesteście, ale nie złapałem nazw. Tak, nazwa jest taka sama. Optogatka. Okej, okay. To jeszcze na zakończenie ja nie jestem optykiem, ja jestem testerem. Mnie możecie znaleźć na Facebooku, na tym właśnie z fanpage'u, nie lubię tego określenia, na którym obecnie jesteśmy. Mam kanał na YouTubie, który nazywa się IT Morning i jestem na LinkedInie jako Maciej Wyrodek, na Twitterze jako Maciej Wyrodek. No i to wszystko. Dziękujemy za waszą obecność i do zobaczenia. Pomachajmy. Dziękujemy za trwałość.